Dzień dobry, jesteśmy na żywo, to już się kameruje. Nawet nie wiem, jak zacząć, bo dzisiaj omawiamy postać tak pomnikową, tak istotną dla polskiego sportu, piłki nożnej, ale przede wszystkim dla polskiego Twittera. Jak będziemy później mówić, jeśli komuś zmienił on życie, to na pewno Twitterowi Zbigniew Boniek. Tweety wybrane, dzieła wybrane właściwie, kolejna tier lista, kolejne Unitiersum. Dzisiaj w odświeżonym składzie, nie ma z nami Leszka, dajcie mu odpocząć. Chłop w niedzielę komentował mecz, wczoraj robił poranek, a jesteśmy dzisiaj w słynnym trio SMS, czyli Sipika, Mierczyński, Smyk. Dzień dobry Państwu. Czy wy się cieszycie, że zajmujemy się akurat takim tematem, jak pan prezes? Ja mam refleksję właśnie. Dobrze, że to zacząłeś i poruszyłeś. Dlaczego, dla kogo Zbigniew Boniek zrobił więcej? Czy dla futbolu jako Chyba włączyłeś futbolu, sobie jako dźwięk. Kibla. Chyba włączyłeś sobie dźwięk, Julek. Panie Maciek, rozmawiajcie sobie w takim razie. To ja Teraz się. było lepiej. Teraz było lepiej. Okej, no czyli no, Zbigniew Boniek ma wpływy we różnych służbach. To też trzeba sobie powiedzieć. Zastanawiam się, czy dlaczego więcej zrobił. Czy dla futbolu, jako dla piłki nożnej, jako piłkarz, jako piękne momenty, jako reprezentacja Polski, jako Widzew Puchtań, jako potem Juventus i tak dalej, i tak dalej. Czy dla piłki polskiej, jako prezes PZPN-u, który, no jakby, jak patrzymy na to, co teraz otrzymaliśmy, a co mieliśmy, no to jednak troszkę w stronę Europy polską piłkę organizacyjnie pchnął. Tak nam zapachniało trochę jednak zachodem i na przykład, nie wiem, niechlaniem wódki na każdym zebraniu, co to było wręcz no, dla nas dziwne. A czy najwięcej właśnie zrobił dla Twittera? Czy jednak ta jego działalność Twitterowa to będzie to, że jak Zbigniew Boniek no, za 50 lat zejdzie z tego łez pa dołu, to będzie napisane Zbigniew Boniek, wielki Twitterowicz. I żył lat tyle i tyle. Ja się. No. Znaczy, ja generalnie nie pamiętam czasów, jak on grał w piłkę, więc dla mnie on jest głównie prezesem i Twitterowiczem. Mnie futbol archaiczny nie interesuje i trzeba go zostawić po prostu starym ludziom. Wiem, że był dobry podobno i wierzę w to na słowo, ale nie widziałem nigdy żadnego meczu jego całego. Więc dla mnie to jest przede wszystkim influencer, Twitterowicz, trochę filozof, trochę gwiazda rocka i generalnie postać kontrowersyjna. I A witam czy też nam zaczyna Zbigniew Boniek na liście. czy Zbigniew Boniek jest takim boomerem alfa, jeśli chodzi o polski internet? Bo ja mam wrażenie, że nie ma lepszego boomera, jeśli chodzi o media społecznościowe w Polsce. No bo kto? Nazwiska, jak to mówi Balcerowicz. Jest lepszy boomer. Wiesz kto? Tylko ja zapomniałem, jak No. się nazywa. Saramonowicz? A, dobra. No Filmerzysta, wiem. co się zesrał do Stanach o to, że ona był na koncercie i ona śpiewała o niczym w ogóle. Jak tak można? Albo coś tam bronił Kaczmarskiego, że no, może tam grał żonę, ale to nie się nie liczy, bo my lubimy jego. No to jest myślę, że taki. Tylko, że Bonnie Tylko. jest wszystkim jeszcze sympatyczny i czasem coś fajnego napisze, a tamten No to. właśnie, bo mi nawet nie chodzi o to, że po prostu człowiek koło 70 potrafi klikać w komputer, tylko robi to z takim wdziękiem. Bo ja od razu wam powiem, że słyszałem historię o tym, czy z dość bliskiej ręki, jak wygląda działalność twitterowa Zbigniewa Bońka, bo Zbigniew Boniek wrzuca tweety w dwóch porach dnia. Rano. Albo tak wieczorkiem, powiedzmy o 19. Te poranne to są do kawki, w taksówce, tam są wrzucane, ale one są raczej takie na rozgonienie chmur. A te wieczorne to jest typowe, jak sobie możecie wyobrazić Zbigniewa Bońka w Rzymie, czyli tarasik, winko, rzucanie tweeta, naciśnięcie tego przycisku z boku z wygaszenia ekranu i niech się dzieje. I on tam później ma na przykład 5000 reakcji. I ja sobie właśnie tak wyobrażam życie boomera alfa, że on po prostu ma świadomość tego, że wywołał burzę, ale zostawia to innym. Jakby mój trud skończę tutaj.
No i ja to szanuję. No, dorobił sobie takiej pozycji na Twitterze, bo już nie mówimy o polskiej piłce, tylko mówimy o Twittera, że on może, czy on potem się będzie jakoś specjalnie wykucał, czasem odpowie, a czasem nie odpowie. Po prostu podchodzi do tego mrowiska, wbija ten kij i idzie dalej na piękny spacer, oddychać lasem, zbierać grzybki, a to mrówki dookoła mają problem. I to jest piękne. Ja myślę, że takim innym obliczem trochę jeszcze jest Kowal, nie? Kowal tak. Też czasem podobnie zrobi, tylko że Kowal jest bardziej, tak jak masz ten, jest ten taki wykres, w którym się często... Tak, mówi. Evil Chaos, tak? Tak, tak, to Kowal jest Evil Chaotic, a Zbigniew Boniek jest tak bardziej neutral, też może trochę chaotic, no. Ja mam wrażenie, że chaotic, bo tam jest jeszcze neutral zjadeł, anioł, nie? Coś takiego. Evil Lawful i czy no coś w tym stylu, tak. W każdym razie no tak mi się skojarzył. Zresztą Czotowi też się skojarzył. Wojtek Kowalczyk. Takie są różne odsłony tego literowego boomerstwa. Szkoda w sumie, że pan reżyser nie jest na Twitterze, bo ten, o którym wspomniałem, bo on tylko właśnie... A jeszcze bym powiedział, że jest jeszcze stary Matczak. On też jest dobry te klocki. A co on jest na Twitterze, stary Matczak? No znaczy, on nie jest taki stary w sumie, nie? Ale no pan Jezu, pan... Jak to się mówi? Panie... Nie mówi się panie prawniku, tylko panie... On nie jest jakimś doktorem w ogóle? No w każdym razie, wiadomo o kogo chodzi. On też ma czasem dobre... dobre takie... No jak profesor Matczak rzuci hot take'a. Profesor, to... tak, tak, profesor. No, to jest grubo. Dobra, panowie, przejdźmy do konkretów. Mamy dzisiaj obszerną tier listę. Ja oznaczyłem sobie to tak jak zawsze jakimiś symbolami, więc od razu będę tłumaczył. Będziemy sobie to wszystko układać, jak to w tier liście w tierach. Od góry mamy Zibi, top, później mamy moje ulubione, ja tak mówię nawet na co dzień, czyli brawo, to jest kolejna zakładka, później luźny wieczór w Rzymie, czyli tu pewnie damy takie tweety niezłe, ale bez szału, dalej lajka dam, ale nie klasyk i na końcu ujdzie. No i zaczynamy od, moim zdaniem, najważniejszego tweeta tego portalu, bo nie wiem, czy znajdzie się coś lepszego. Czyli słynne zdjęcie z wesela z małym redaktorem Ćwiąkałą. Znaczy, to jest dobre, ale ja chciałbym, zawsze sobie dokładam do tego w historię w głowie, czyli jak to wszystko wyglądało od kulis. Czy Zbigniew Boniek podszedł sam, siedział sobie na jakimś weselu czy jakiejś uroczystości, zauważył małego chłopca z 8-letniego, czy nie wiem, 6-letniego w okularach i podszedł do niego i zapytał, młodym możemy zdjęcie? Jestem ciekaw całej tej historii, bo no, samo zdjęcie jest dobre no, i trafne. Jakby anturaż Ćwiąkiego jest wszystkim znany. Ale bardziej mnie ciekawi historia. Bardziej mnie ciekawi to, co było za wszystkim. Ja myślę, że Zbigniew Boniek to jest ten koleś, który absolutnie w żadnej sytuacji nie podchodzi i nie prosi o zdjęcie. Nie ma na świecie takiej osoby, do której Zbigniew Boniek podszedłby i poprosił o zdjęcie. Tu mógłby, nie wiem, nawet Michael Jackson zmartwychwstać. On by nie podszedł i nie poprosił o zdjęcie. Więc jakby scenariusz, że Zbigniew Boniek wykonuje ten pierwszy krok, a absolutnie odrzucam. Myślę, że to właśnie na weselu Zbigniew Boniek wie, kim jest i wie, że do niego się podchodzi na zdjęcie. Ja myślę, że nawet on tak troszkę siedzi, pozycją troszeczkę otwartą, bo on oczekuje tego, on wie, że to się wydarzy. On czeka, żeby pękła ta, wiesz, pierwsza granica 200 gram na głowę, żeby ludzie nabrali już troszkę odwagi. Wtedy podchodzą i pytają się, panie Zbyszku, czy można zdjęcie. I po prostu myślę, że to było jedno z wielu zdjęć tego wesela, ale akurat, nie wiem, żona jeszcze zrobiła i miała na swoim telefonie, albo ktoś z rodziny zrobił to zdjęcie i mu po prostu wysłał. I on po prostu miał to w arsenale swojego telefonu i użył to z mocą bomby nuklearnej. Ja się zastanawiam, czy Zbigniew Boniek jest właśnie, czy on czasem, bo... Przeglądając te tweety, zacząłem sobie zadawać takie pytanie, czy on nie należy czasem do tych osób, które przywłaszczają sobie żarty. Będziemy go dzisiaj tak stawiać na piedestale, ale wiecie, są takie osoby, nie? Które powiedzmy tak. Mają dużą jakąś moc zasięgową
i one lubią przywłaszczać żarty, że gdzieś zobaczą jakiś dobry żart, który nie miał jakiegoś dużego zasięgu, przywłaszczą go sobie, podadzą dalej i nagle ten żart staje się viralem. Ja nie mówię, że on by go przywłaszczył gdzieś z Twittera, ale może, nie wiem, co to było za wesele, nie wiem, jak tam ludzie byli, ale nie wykluczałbym sytuacji, w której on by od kogoś usłyszał, że ten chłopiec wygląda trochę jak redaktor Ćwiąkała i on z tego by zrobił taki swój właśnie żart, bo nie wiem, czy Zbigniew Boniek by się pokusił o takie abstrakcyjne myślenie sam z siebie. Znany złodziej żartów Zbigniew Boniek. Oczywiście z nami czat. Kuktacz pisze, znając Bońka, wysłużył się grubą i wysłał ją po te zdjęcie. No, oczywiście musimy utrzymać ten klimat tweetów Zibiego i pisze Gerfield, żebyśmy nazywali. Zdaje się, że to jest pani Wiesia, żona Zbigniewa Bońka, czyli gruba. Kurczę, chcielibyśmy dać wam podgląd na te wszystkie tweety, ale nie mamy jeszcze takich możliwości live'owych. Natomiast w temacie Ćwiąkiego, bo to było tak, że oni przez jakiś czas, bo to był jeszcze taki zarodek takiego mocnego Twittera, to Zibi pompował Ćwiąkiego, to znaczy chwalił go za wywiady, za teksty, tylko nie wiem, czy oni się przecięli do momentu tamtego zdjęcia, bo później jest cały w ogóle odprysk tej sprawy. Jakiś czas później prezes Boniek wrzucił zdjęcie z prawdziwym Ćwiąkałą, no i tam została oznaczona pani poseł Lubnauer. I któryś z twitterowiczów napisał, że fajne zdjęcie z panią poseł, a pani poseł napisała, że faktycznie fryzura podobna, ale ta pani ładniejsza jednak, czy jednak zdecydowanie młodsza. Powiedzmy. To też jest trochę brzmi jak zaplanowana akcja. No i ja mam wrażenie, że po prostu pan prezes zagrał w szachy 5D i on dokładnie przewidział, jak to dalej pójdzie. No słuchaj, bo tutaj jak Mietek twierdził, insynuował, że to mógł być podebrany żart i ktoś to Bońkowi podsunął. No ale no już taka rozgrywka szachowa sugeruje, że to jednak Zbigniew Boniek, który może na pierwszy rzut oka nie wygląda na takiego, bo wygląda na takiego twardo stąpającego po ziemi, który powie, słuchaj, synu, a ty grałeś w reprezentacji Polski, no i wiadomo, że nie grał, bo akurat był dziennikarzem. To może właśnie gdzieś z tyłu głowy jest tym z jakimś śmieszkiem, że on to lubi takie rozgrywki, że właśnie on ogląda wszystkie odcinki Monty Pythona na pamięć i za chwilę dalszy ciąg programu i pomimo tego właśnie medialnego anturażu, on jest takim bardzo pomysłowym śmieszkiem. Co historia z Ćwiąkałą i potem Katarzyną Lubnauer, no układa się już w historię. No tak, ale to już trochę poza nim się wydarzyło, nie? W sensie nie mógł być. Ale ktoś musiał pchnąć ten kamień i w odpowiedni kierunek zbocza. Ja myślę, że Boniek wszystko to zaplanował. Ja tu węszę tutaj większy plan w tym wszystkim, że my tak patrzymy, że wrzucił śmiesznego tweeta, a ja myślę, że tam jest za tym potężne zaplecze. Kurczę, no może. No, znaczy ja nie twierdzę, że Zbigniew Boniek nie jest osobą pełną poczucia humoru, to na pewno nie. Po prostu pytanie, czy on ma w sobie tyle kreatywności, chociaż no kurczę, no próbuję sobie wyobrazić sytuację, że on sam na to wpada, że widzi to zdjęcie i sam na to wpada, żeby porównać tego chłopca do redaktora Ćwiąkały i jakoś mi się to gryzie. Ale jak dużo, w sensie z perspektywy Ćwiąkiego, który tam w 2014, 2015, no nie był jeszcze tam top 3 na polskim YouTubie sportowym, jak wielką nobilitacją jest to, że po prostu Zbigniew Boniek zauważa jakiegoś chłopca w okularach i mówi, o, Ćwiąkała. No, to też jest pewne takie wyrażenie statusu w branży. Mam takie wrażenie. Ale tak czy siak, jeśli gdzieś mamy to umieścić, no to bez wątpienia Zibi top. I to pewnie będzie top 1 albo top 2. Zibi top 1 albo top 2, jak dla mnie. No na pewno Zibi top. A zobaczymy, co jeszcze tam trafi i będziemy wtedy ustalać. No nie będę się z wami spierał z pewnością. Myślę, że dobra. Tak się zasługuje. Dobra, to mamy tutaj drugie, mamy tutaj FIFA i to jest tweet trochę zapomniany, natomiast on pokazuje kolejną stronę Zbigniewa Bońka, czyli na pewno macie takich znajomych, którzy albo bliskich,
którzy prowadzą jakiś proces myślowy w swojej głowie i dzielą się z wami komunikacją tylko części tego procesu. I wy macie się domyślić, co się działo w ich głowie. Zbigniew Boniek rozmawia z Michałem Kołodziejem na Twitterze. Michał pisze, a co ze szkoleniem? Zbi Boniek odpowiada, było, jest i będzie. Ikonka kciuka. Ale Michał dopytuje, ale ta reprezentacja to tylko FIFA czy inne gry też będą rozważane? A Zbi odpowiada, FIFA jak i UEFA chcą zorganizować swoje Mistrzostwa Świata i Europy prawdopodobnie w następnym roku. Tutaj widzimy już pewne zagubienie w komunikacji, bo jeden mówi o FIFA, drugi o FIFA. No więc niejaki Wojtek dopytuje, ale tamten gość pytał o grę. FIFA to nazwa gry. A Zbigniew Boniek odpowiada, a UEFA to w innym systemie. O właśnie, to jest to. No nikt nie wie, o co chodzi w tej rozmowie. To jest taki... Tu już wychodzi boomerstwo, to znaczy tu widać, że coś się złego zadziało, ale dla mnie to jest jedno z bardziej uroczych wymian słownych Zbigniewa Bońka, bo po prostu tutaj wiele osób na wiele tematów się potwornie pogubiło. Ale mi się podoba ta bardzo puenta, że ktoś go już, no tweet wcześniej nakierowuje tak bardzo mocno, że FIFA to nazwa gry, UEFA gra w innym systemie. To jest dobra odpowiedź. Jakbym był prowadzącym w 1-10, to bym zaliczył. Jakby było pytanie, czy FIFA to nazwa gry, a ktoś by odpowiedział, UEFA gra w innym systemie, to jakbym był Tadeuszem Sznukiem, to bym powiedział, bardzo dobra odpowiedź. Przechodzi pan do finału. Słuchaj, to może jest boomerstwo, ale to jest wyższy level boomerstwa. To nie jest takie zwykłe boomerstwo, że za moich czasów to było, a teraz to hip-hopy i jeszcze jakieś podsiadło stadiony wyprzedaje, ale Lady Punk to grało normalnie w klubie studenckim i było fajnie. Nie, to jest może niezrozumienie tematu, ale bardzo dobra odpowiedź. Znaczy dla mnie ta wymiana trochę mi przypomina takie niedopowiedzenie, chyba najsłynniejsze twitterowe, jedno ze śmieszniejszych, kiedy użytkownik Twittera Dani Tweetowanie napisał ty kurwo i oznaczył małpa poprzeczka. Chodziło o mecz, który oglądał chyba Realu Madryt z kimś. No i zgłosiła się pani Mariola K., która ma nazwę na Twitterze właśnie poprzeczka. I odpowiedziałam mu, zgłosiłam pana komentarz, nie wziął się z przypadku, tak jak i te akceptujące pana wypowiedź. Kultura bywa ciężka do udźwignięcia. Na co Daniel, trochę zdziwiony, odpowiedział, nawet nie wiem, kim pani jest. Pani Mariola, bardziej źle świadczy to o panu, ponieważ napisał pan, że jestem kurwą. Czy pan myśli, co pisze, czy pisze pan, co każą mu napisać inni? Nikt pana nie usprawiedliwi. Jestem kobietą, co nie znaczy słabą istotką. Od faceta za obelgę dostałby pan w twarz. No i pan Daniel już w tym momencie wyjaśnił sytuację. Ja nazwałem kurwą poprzeczkę, w którą trafił Karim Benzema na Estadio Alfredo Di Stefano, a w panią to ja mam wyjebane. I trochę mi to przypomina właśnie tamten dialog, że tutaj po prostu się nie dogadali panowie. Michał o jednym, Zbigniew Boniek o drugim i w ogóle o co chodziło w tym, że zarówno FIFA jak i UEFA chcą zorganizować swoje Mistrzostwa Świata i Europy prawdopodobnie w następnym roku? Chyba właśnie o FIFA, tylko to już jest w ogóle kolejna gęstość, bo FIFA organizowałaby zawody w FIFA. Aha. Federacja by robiła zawody w grę, a jednocześnie nazywają się FIFA. Mi się wydaje, że Zbigniewowi Bońkowi nie chodziło o to czasem, że jakieś młodzieżowe mistrzostwa mają być w tym samym roku i że jest jakiś zgrzyt. Bo tutaj w głowie Zbigniew Boniek sprawia wrażenie, jakby nie wiedział w ogóle, nie załapał o co chodzi z tą grą, aż do samego końca. No bo to UEFA gra w innym systemie, to jest w ogóle już tak... Totalnie nie ma sensu, nie? No jakby w inną piłką grali. Ale podoba mi się komentarz Horusa. Zibi po prostu przewidział przyszłość, że nie będzie już gier o nazwie FIFA. No nie wiedział o tym wcześniej. I Konrad Walcza, nikt nie wie o co chodzi, ale Zibi ma rację. No w sumie to jest dyskusja na tym poziomie, czyli rozmawiamy w dwóch systemach walutowych, ale ten mój jest właściwy. Z tym się mogę zgodzić jak najbardziej. Że na pewno miał rację pan Zbigniew. Bo tak przeważnie jest po prostu.
Jest w tym coś, że Zbigniew Boniek rzadko przegrywa potyczki. Jakiekolwiek. W sensie pamiętacie, żeby Boniek dostał jakieś takie sromotne ratio na Twitterze, że ktoś go jakoś... No dobra, tak, pamiętamy słynny stan futbolu. Pamiętamy słynny stan futbolu z Rokim, ale poza tym ja na przykład jakbym był, nie wiem, politykiem, o tym będziemy też dzisiaj mówić, to wiele osób mógłbym zaczepić, ale nie prezesa Bońka. Nie, ale myślę, że od jakichś randomów zdarzało mu się ratio dostać, no bo też nie oszukujmy się, Zbigniew Boniek miał też nieraz jakieś głupie tweety, nie? Albo gdy tweetował na przykład w okresie, gdy kadrze nie szło, albo gdy podejmował jakąś nie do końca przemyślaną decyzję. Tak, i myślę, że jeśli go ratiowali, to właśnie jacyś tacy zwykli użytkownicy i że to się mogło jak najbardziej zdarzać. No ale nikt tego nie widział, to jest, wiesz, równie dobrze jakbyś giganta zapałką po pięcie bił, no to jakby umówmy się, nie liczy się. Ja się zastanawiam, może Damian, ty pewnie będziesz lepiej wiedział, czy po słynnym programie z Rokiem, czy Zbigniew Boniek wystąpił jeszcze w jakimś programie z Rokiem, czy to już się nigdy nie zdarzyło zupełnym przypadkiem? Kurczę, nie kojarzę, żeby się widzieli, bo w sumie gdzie? Ewentualnie jakieś łączenie, ale później prezes Boniek generalnie rzadko bywał w takich mediach dyskusyjnych. Na ogół udzielał wywiadu. Nie jest tak, że od tego czasu to chodził już tylko do Romana Kołtonia? No właśnie. Nawet nie chodził, tylko siedział u Romana Kołtonia. No tak mi się kojarzy, że od tego czasu to głównie Roman Kołtoń był grany, ewentualnie jakieś połączenie na wideo konwersacje przez na przykład z kanałem sportowym czy coś takiego, ale no na takie debaty to już, to była chyba ostatnia taka debata, że ileś osób siedzi i się debatuje w wykonaniu. No, Konrad Kędziora pisze na czacie, że ostatnio było łączenie na meczykach i Roki był, ale no to jednak dzieli ich pewnie pół Europy, bo Rzym, Warszawa, tak. To nie jest to samo. To nie jest tak, to samo, tak. Zdecydowanie. I pytanie, czy Roki zadał wtedy jakieś pytanie, czy miał w kontrakt pisany milczenie w pewnym okresie pewnego łączenia. Że na 20 minut zamknąć mordę i na pewno nie wyrzucać zmarnowanego pokolenia polskich swój osobisty kaprys. Kurczę, ale pamiętam, że też w tym nie był ten program, w innym programie był legendarny występ Kuby Białka, nie? To jest ten sam program. Wydaje mi się, że to jest ten sam, w którym Kuba odezwał się chyba dwa razy, czyli raz przy Dzień Dobry i później przy jakimś wątku ekstraklasowym. Legendarne posiadanie piłki miał Kuba wtedy w tym meczu, naprawdę. To było świetne. Troszkę sobie z tego żartowaliśmy wtedy. No, jeden z ważniejszych programów chyba w historii polskiego YouTube'a piłkarskiego. Trzeba przyznać. To też jest materiał na tier listy, czyli legendarne programy piłkarskie. Dobra, w tę FIFA to chyba dajemy, tylko ujdzie, nie? Tutaj nie ma co szarżować, nie wiem, jak to widzicie. Bo to nie jest klasa. Ja ledwo to pamiętałem. Myślę, że tak, bo nie do końca wiadomo, o co chodzi w ogóle. Ciężko to rozgryźć. To by trzeba było usiąść spokojnie i cały program chyba zrobić o tym i tak byśmy do niczego nie doszli. Powiem wam tak, mamy w redakcji człowieka, który ma bardzo dobry kontakt ze Zbigniewem Bońkiem, więc możemy poprosić Przemka Langiera, żeby zrobił nam didaskalia do tego programu. Po prostu. Ja myślałem, że u nas w redakcji jest Zbigniew Boniek. Słuchaj, tak się rozwijamy. I w tak idzie do przodu, że tylko czekać na to, aż Zibi będzie naszym stałym felietonistą. Dobra, czyli FIFA ląduje w ujdzie, a teraz mamy grubą. To nie jest jeden tweet, to jest ta historia. Czy wy ośmielibyście powiedzieć do swojej partnerki per gruba, zwłaszcza publicznie, zwłaszcza wielokrotnie? Ciężkie się wylotowało, bo to tam... No dobra, zraz w jakimś przypływie emocji i szybko skasować. No to git. Ale jak to mawia, słuchaj, jak to mawia inny twitterowy klasyk, każdy kiedyś przyknurzył, ale... Ja boję się nawet pomyśleć o tym. Ja wrzucam. Nie ma szans. To trzeba być prawdziwym czadem, że gdy jeden boli się popełnić myśl o zbrodnię, to drugi popełnia tę zbrodnię wielokrotnie. Tak jest, no tak to trochę mówi nam o obrazie hierarchii w małżeństwie pana Zbigniewa. Ewentualnie
Może też jest tak, że po prostu pani Bońkowa no, po prostu nie korzysta z internetu. I pan Zibi o tym wie i wiesz, szarżuje sobie w internetach, bo wie, że żona to, ona się tym nie interesuje, nie lubi i ten, a w domu chodzi jak w zegarku. No wiesz, pewne postacie, które są wykreowane w internecie, potem w mieszkaniu zupełnie wyglądają inaczej. Tak słabo widać, Mieciu, co to tam masz. Nie. O, najlepszego gruba, to jest ten tweet. A ta gruba pojawia się wielokrotnie. A zerknąłem sobie na zdjęcia pani Wiesi, to już wcale nie posądzałbym ją o otyłość. Może to jest właśnie taki, wiesz, jak to się mówi? Abstrakcyjny humor, że tak naprawdę nie jest, że jakby tak naprawdę była, to by tak nie mówił, ale że nie jest, to... A może ona do niego też się zwraca jakoś w stylu Kazimierza Grenia na przykład. Albo właśnie skoro znów przewrotnie, to mówi na przykład do Bońka, ty brunecie. Tak. Też nie tak, no. Też tak może być. No, możemy tylko na pewno żałować, że pani Wiesława Boniek po prostu nie ma swojego Twittera, bo myślę, że to byłoby wspaniałe miejsce i na przykład byłyby pewne tweety, że jest jakaś ostra dyskusja na Twitterze między Zibim a kimkolwiek, załóżmy znanym, i wchodzi pani Wiesława na Twittera i mówi: Zbyszek, wracaj do domu, już koniec tego Twittera. I pewnie tak by było i byłoby to coś wspaniałego. Może pani Wiesława ma Twittera, tylko po prostu anonimowe konto jakieś popularne. Kładą się wieczorem spać, przeglądają sobie. Boniek już skończył z tweetowaniem, odpala sobie TikToka i odpala sobie lifehacki, a pani Wiesława patrzy i mówi: Zibi, no co ty tam piszesz z tymi chłopakami? No co ty tam piszesz za głupoty? Horus pisze, widocznie lubi spać na kanapie, pan Zbigniew. Jest też taka opcja, być może. Ale gruba, dla mnie gruba też musi wylądować w zakładce top, bo chociaż... Ale myślicie, że a propos takiej właśnie anonimowości w sieci, że na przykład pani Wiesława Bonik jest odpowiedzialna za kanał EBEB na YouTube? Nie, ja myślę, że ona jest Gregiem z Twittera. A nie, bo on nie jest anonimowy. Pokazał się. Ale EBEB nie jest anonimowy. Tam ten gość nawet walczył ostatnio z Najmanem. A nie, to Lizak. To nie, to w sensie... No Lizak jest z EBEB. Nie, no Lizak jest prowadzącym na kanale EBEB, ale tak samo jak Michał Pasternak jest prowadzącym na kanale no tak. EBEB. Ale kim jest EBEB? Że tam ktoś inny montuje to, tak? Tak, tak. No tak. Tam są różne przypuszczenia, że to jest w ogóle gość, który się zajmuje tylko jakimś IT i jest w ogóle jakimś tam młodym chłopakiem. No bo on różnym ludziom zlecał kręcenie. Tam już kilka osób prowadziło mu na kanale. Nie, no, ale być może... Nie, ten gość, to na pewno. Pamiętam, że no. Kiedyś mnie bardzo ujął montażem z... To była pierwsza albo druga jakaś konferencja tej gali Prime. Taka totalna patusiarnia to była. Tam Jaś Kapela i tak dalej. I tak. On zmontował to w świetny sposób. No i podaj jeszcze argumenty, dlaczego... Po pierwsze, zobacz, jaki tu straszny seksizm uprawiasz, bo mówisz, że ten gość. A to właśnie może jest pani Wiesława Boniek to robi. Dlaczego to musi być gość? Ja w toku naszego śledztwa stałem, że to jest pani Wiesława Boniek i ona jest za to odpowiedzialna. No dobrze, no może. Nie można na pewno tego wykluczyć. Nikt nigdy nie widział EBEB i Wiesławy Boniek w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu. Tak, tak, dokładnie tak było. Dobra, gdzie dajemy grubą? Do Brawo czy do Zibi Top? Bo to jest bardzo istotne. Nie, do Top bym nie dawał. A luźny... Kurde, to może być nawet luźny wieczór w Rzymie. To by tak no pasowało. Tak, ja powiem, taki luźny wieczór w Rzymie. No, bo to jest taki ewidentny, wiesz, powinku, wiesz, urodzinowym, że po prostu się troszeczkę zostało pysznego włoskiego trunku wypite i... Dobra, to tam go zatem Mati umieści. Dalej mamy zdjęcie z Pedro Pauletą i to też jest, to nie jest nawet jeden tweet, tylko to jest cała historia, bo mam wrażenie, że Zbigniew Boniek lubi sobie wybierać takie kukły treningowe, w których lubi czasami takiego sierpa przyłożyć.
I mamy tutaj oczywiście słynny filmik z Pedro Pauletą, jak na jakimś tam kongresie FIFA, czy na jakimś spotkaniu Boniek przytula się z Pauletą i krzyczy haj to trzy, haj to trzy. Ale pamiętam też takiego, to było jakieś, nie wiem, druga w nocy i Zbigniew Boniek wrzuca tweeta, oznaczając konto Macieja Szczęsny, czyli nawet nie Macieja Szczęsnego, tylko Macieja Szczęsny. I pyta Tomasza Hajtę w swoim stylu, czyli mój drogi przyjacielu, czy jakby Ajax u siebie wygrał 1-0, a Tottenham na wyjeździe 7-0 to jest dogrywka, więc to jest w ogóle, później będziemy mówić też o, chyba dodałem go, tak, o Marcinie Najmanie. Zbigniew Boniek lubi do kogoś tak się miło przywalić, tak? Na zasadzie, o, to jest właśnie ten tweet, którego Mietek pokazuje. Zibi Boniek lubi się potarczować. To jest taki bokser rekreacyjny Twittera. Przeczytali wszyscy? Przeczytali. O, to jest 21 i to jest 2019 rok. No tak, ale wtedy chyba wszyscy Tomasza Hajtę za to cisnęli, gdyż to był wyjątkowo dziwny pomysł z jego strony. W sensie nie wiadomo, skąd on wpadł na to, że tak jest. Że się nie liczy w ogóle już liczba bramek w dwóch meczach. Bardzo, no, oczywiście pewnie... Czy to było mniej więcej wtedy, jak anulowana była zasada bramek na wyjeździe? Bardzo dziwne, że to właśnie była ta pomyłka, że... Tylko on nawiązywał do Championship. A myślę, że Championship nie jest tutaj żadnym wyjątkiem w kwestii reguł gry. To ja naprawdę nie wiem, bo to mniej więcej tak samo brzmi jak w tym filmiku przeróbka mundialu z Jackiem Gmochem, gdzie tam Amerykanie strzelają, Jacek Gmoch mówi, że coś gol się nie liczy, bo to jest soccer i oni nie wiedzą, że z głowy nie można. No to jest mniej więcej tak samo głupie, tylko że tam to był żart, a tutaj na serio to powiedział Tomasz Hajto. Mnie najbardziej rozbawiło w tamtym programie z Hajto, że tam siedziało poza panem Tomaszem cztery osoby i nikt nie zaprotestował, bo Tomasz Hajto zrobił najmądrzejszą rzecz na świecie, jaką można zrobić w publicznej dyskusji, czy był na maksa pewny siebie. I jak powiedział coś, to zrobił to z taką miną, z taką intonacją, używając takich sformułowań, że ty już sam masz kisiel w głowie. A może tak jest? A może to jest prawda? Ja myślę, że te osoby po prostu nie dotarły do nich, co tak naprawdę powiedział Tomasz Hajto. Że wiesz, czasem w takich dyskusjach tak jest, że niby słuchasz, ale już myślisz, co powiedzieć dalej i może akurat wszyscy mieli w tym samym momencie tę samą sytuację, że układali sobie jakąś swoją wypowiedź w głowie i tak puścili. Mówi, no dobra, Hajto coś tam pierdoli, pewnie nic ciekawego, a to teraz sobie po prostu się zastanowię nad swoją wypowiedzią. A ja myślę, że to była kwestia czasu reakcji, że wiesz, jak Hajto to powiedział, właśnie pewnie z siebie, prowadzący nie zareagował, to pozostała dwójka gości już tak, wiesz, poszła ta trochę dyskusja dalej i mówi, no dobra, ty, no jak prowadzący nie zareagował, to co ja teraz, to chyba tak, wiesz, już ta niepewność boisz się jakby skompromitować. W sensie, pomimo tego, że masz rację, to dlatego nie chcesz się wypowiedzieć, no a też już jak minie, nie wiem, 20 sekund do tej wypowiedzi, to teraz znowu nie powiesz, hej, a pamiętacie, jak 20 sekund Tomek Hajto źle powiedział? Bo to źle powiedział. Więc myślę, że to na takiej zasadzie mogło wyjść. No ale no. No, jeżeli nie Boniek na Twitterze, no to więc... Na szczęście... Wszystkie pory może wiesz, rozstrzygnąć. No, ja na szczęście że... Zibi tam pewnie z rok później naprostował Tomasza Hajtę, więc tu nawet 20 sekund w programie, a rok później na Twitterze żadna różnica. Poza tym to był też 2019 rok i o ile kojarzę dobrze, nie wiem, czy to nie były te złote czasy tego teleturnieju Etoto. No. Ja ostatnio sobie przypomniałem, wyskoczył mi w polecanych filmik, kompilację z Tomaszem Hajto z właśnie występów Etoto, tych takich początkowych. I kurde, Tomasz Hajto naprawdę miał wtedy jakiś taki mroczny okres chyba w swoim życiu, bo to naprawdę nie wyglądało dobrze. No. To jego zachowanie. Oczywiście nie chcę niczego insynuować, ale ja tego nie zapamiętałem aż tak. W sensie to było dawno i pamiętam, że wtedy ogólnie to robiło furorę, dużo wyświetleń, ale jak się teraz zobaczy kompilację Tomasza Hajty z tych programów, to no, wygląda to tak dość niepokojąco, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak chcecie to sobie znajdźcie. No. Na YouTubie.
No, Tomasz Hajta ewidentnie nie był wtedy w formie, albo wręcz przeciwnie, był w zbyt dobrej formie. Czy nie był w formie, ale właśnie te czasy YouTube'a jakby sprawiały, że to dla YouTube'a to była forma. Tak. Wiecie, o co chodzi. No, dziwne to były czasy i mi się wydaje, że to mniej więcej wtedy, tak, no bo 2019 rok mniej więcej wtedy Tomasz Hajta mógł z takim pomysłem właśnie wyjść, że taka jest zasada z tymi bramkami na wyjeździe. No, Zbigniew Boniek dostał do pustaka i po prostu strzelił i tyle, aczkolwiek ten tweet to trochę taki bym powiedział, że porwanie się na nisko wiszący owoc jest w angielskim, nie? Takie powiedzenie, że low end. I znowu, wiesz co, potwierdza się twoja teoria, złodziej żartów. Tak, no w sensie to nawet nie jest żart, to jest takie po prostu, no na pewno nie jest, było tak, że Zbigniew Boniek był pierwszą osobą, która sobie tak pomyślała, tylko tak podbiła coś, co już wielu ludzi napisało pewnie. Nie? Dobra, wracam na czat, Konrad Walcza, a może pani Wiesia sama prowadzi jego konto? Byłoby to pewnym plot twistem, jeśli chodzi o Zbigniewa Bońka i gdzieś widziałem jeszcze sugestię, że pani Wiesława to Jacek Gnój, redaktor Jacek Gnój na Twitterze. Też nigdy nie widział nikt redaktora Gnoja i Wiesławy Boniek. Mogłoby być, ale nie, bo mi się wydaje, że chociaż nie muszą mieć takich samych poglądów politycznych, ale Zbigniew Boniek to jest taki raczej taki trochę vibe silnych razem ma, nie? Że taki bardziej zadeklarowany chyba tam sympatie polityczne idą w stronę Donalda Tuska, a Jacek Gnój no to jest jednak taki twardy konfiarz, mam wrażenie. Ja mam sympatię do Jacka Gnoja, ale on tak chyba no, lubi chyba tę Konfederację, więc nie wiem, czy chociaż nie, no taki związek mógłby mieć miejsce w sumie, Konfederatka i Platformiarz, to jeszcze aż tak się nie gryzie w sumie chyba ze sobą. Bo Zbigniew Boniek chyba nigdy nie zadeklarował, za jaką partią polityczną jest, ale bardzo jasno ostatnio deklaruje, przeciwko jakiej partii politycznej występuje. Ale o tym będzie zaraz, bo ostatnie złoto no jest mocne. Dobra. Właśnie, bo kiedyś pisze dobrze fan Wizodoku z okna Michała Pola, że był Zbigniew Boniek w spocie Unii Wolności. I ja pamiętam, bo mi ostatnio kolega wysłał ten filmik. I był normalnie spot wyborczy i Zbigniew Boniek tam się wypowiada, na kogo będzie głosował i dlaczego. Kurde, musimy to odnaleźć, bo ja tego w ogóle nie kojarzę. Ale dobra, jeżeli widziałeś to na własne oczy, to jak najbardziej. Dobra. Problem polega na tym, że politycy Unii Wolności aktualnie są pewnie w PiS-ie, PO, SLD, trzeciej drodze, czwartej drodze, w Konfederacji i jeszcze w ogóle w trzech partiach, które się nie dostały do Sejmu. Także te poglądy polityczne mogą obejmować cały świat aktualnie. To swoją drogą, no to prawda. Ja co do was znajdę zaraz. Dobra, gdzie dajemy to? Lajka dam, ale nie klasyk. Chyba. No to jest tak myślę. Nie wiem, jak Miętek. No to był tak, jak mówię, nisko wiszący owoc. To nie było coś, czego by nie mógł napisać Maciek w sumie z trzeciej gimnazjum, nie? Więc to nie był jakiś taki wielki tweet. On znaczenie dawało mu tylko to, że wysłał go z Zbigniew Boniek. Tak jest. Dobra, następne to raczej damy do Ujdzie, bo to jest po prostu taki live motiv Zbigniewa Bońka. Inicjały, czyli na przykład Adam Nawałka miał zostać już selekcjonerem, to Zibi Boniek wchodzi na Twittera, wrzuca AN, 3 flagi Polski, 2 kciuki i biceps i się zmywa. Gdy już nie był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to mówiło się o tym, że Nenad Bielica może zastąpić wtedy chyba Paulo Souza albo Brzęczka, chyba Brzęczka. To wszedł, napisał NB, 3 flagi polskiej, 2 bicepsy, 5 wyciągnięta do kamery. Okazało się, że nie chodziło o Nenada Bielicę, tylko o New Balance, który dołączał wówczas do PZPN-u albo nie dołączył. No ostatecznie nic z tego nie wyszło. Więc inicjały. Ja też się zastanawiam, myślę, że tutaj ty, Mietek, się w poniedziałek rozpędziłeś, jeśli chodzi o dziennikarskie śledztwo. Trzeba dojść do tego, kto pierwszy wymyślił inicjały. Czy był to Bogusław Leśniadorski, czy Zbigniew Boniek? Kurczę, dobre pytanie. Nie wiem, czy nie Leśniadorski jednak nie był pierwszy z tym. Czyli widzisz. I znów kradziony żart.
kradzież pewnej konwencji i coraz bardziej nam się to tutaj wszystko zazębia, bo wydaje mi się, że najpierw chyba robił to... O, czekajcie, mam to. Chcecie zobaczyć? Nie wiem, czy będziecie no. widzieć. Co jest Unią Wolności? Jako piłkarz grałem w środku pola. Prowadziłem obrońców i napastników do zwycięstwa. Taką rolę na polskiej scenie politycznej odgrywa Unia Wolności. Są to ludzie, którzy unikają kłótni i skrajności, którzy chcą budować, a nie burzyć, którzy mają jasną wizję rozwoju Polski i poprawienia poziomu życia Polaków. A poza tym, jak każda dobra drużyna, mają swojego mocnego, inteligentnego kapitana. 8 lat temu razem zaczęliśmy budować. Były czasy, w których pan Zbigniew no, dość jasno deklarował swoją, ale ja nie pamiętam, jak wtedy wyglądała scena polityczna w Polsce. Z kim oni tam rywalizowali? Z SLD? Nie wiem, natomiast podoba mi się a propos tego komentarz Clinta Dempseya, ależ gra aktorska Zibiego, trudne sprawy jak nic. No. Czekaj, czy to był dubelek, czy na raz to zrobił pan Zbigniew. No ale dobrze, tylko taka wtrątka była, możemy wracać do naszego głównego tematu. Dobra, ale mamy inicjały teraz, to inicjały no, chyba tylko na ujdzie. Tak, to nie ma się tutaj nad tym. Ale dobra. Podoba mi się, co do inicjałów, znaczy to nie chodzi o inicjały, ale podłapał chyba ten styl Zbigniewa Bońka pewien bardzo ceniony dziennikarz Polsatu Cezary z Pazurem, Cezary Kowalski, i on zrobił takiego tweeta teraz przed wyborem nowego selekcjonera, że obiło mu się o uszy coś tam, że będzie wielki powrót na ławkę trenerską reprezentacji. I wszyscy, i w sumie mu się udało podpalić, bo ludzie zaczęli pisać, że na Wałkę. Oczywiście część ludzi też pisała, że skąd Cezary z Pazurem miałby wiedzieć cokolwiek, ale no ale kilka osób podłapało, zaczął ten na Wałkę krążyć i co się okazało, że Rudi Feller wrócił na ławkę. Tak więc Cezary z Pazurem, trzeba przyznać, że całkiem umiejętnie tutaj taktykę pana Zbigniewa wdrożył w życie. Tak jest, ale to właśnie jak z tym NB. Niby Nenad Bielica, niby New Balance, a tak naprawdę nic z tego nie wyszło. Dobra, to inicjały na ujdzie, a teraz rzuty karne, czyli no, każdy z nas chyba powiedział to oglądając mecz i czekając na VAR albo zastanawiając się nad jakąś kontrowersyjną decyzją, czyli karny jest, jak sędzia gwiźnie. I jak sobie wpiszecie na Twitterze tak wyszukiwanie słów napisanych przez dane konto i wpiszecie karny from Zibi Boniek, to tego jest napisane z 30 razy, przysięgam. To jest, tak? Jest leitmotiv tego konta. Więc ja jestem fanem tego określenia, bo ostatecznie jest to określenie, z którym trudno polemizować. Ono jest po prostu zgodne ze stanem faktycznym. No tak, to jest po prostu prawda. Dobrze, ale to jest super, bo zobacz, ile było niepotrzebnych dyskusji w niejednym studiu, w niejednym programie i tak dalej, że no a w 58 minucie no to karny powinien być i w ogóle i tak dalej. No a jakby jedno zdanie zamyka całą tą dyskusję we wszystkich tych programach, na które zostały pewnie zmarnowane hektogodziny po prostu światła, prądu, słów ludzkich i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy powiedzieć, karny jest jak sędzia gwiźnie, a nie jakaś ta dyskusja 2 godziny po meczu, że w 75 to mogło być. No. Kurde, no wiele rzeczy mogło być. No, jakbym wiedział, że się przewrócę, to bym się położył. Dyskusja o tym, czy był karny w 75 minucie, czy nie był, jest o niczym, bo jak go nie było, to znaczy, że go nie było i koniec. I możesz się dyskutować na ten temat jeszcze 15 lat i to nie zmieni stanu faktycznego. Także Zibi Boniek naprawdę moim zdaniem uciął wiele dyskusji i myślę, że powinna być nawet taka, wiesz, taka czerwona plansza w każdym programie o futbolu, że jak ktoś zaczyna dyskusję, a pamiętacie w 75 minucie, jak sędzia nie gwizdnął karnego, to powinna tak wyskakiwać. I jest tweet Zbigniewa Bońka i zamykamy tą dyskusję, bo nie ma o czym. A zobaczcie, jaka łatwiejsza byłaby praca, życie wcześniej pana Sławka, a teraz kto tam jest? Lyczmański? Adam Lyczmański. Mhm. Tak, no to by po prostu ułatwiło im robotę. No...
o jakieś 50%, no bo myślę, że połowa omawianych sytuacji to jest to, czy był karny, czy nie był karny. Poza tym to można rozwinąć. No, czerwona kartka jest, jak sędzia pokaże. Nie? No. Spalony jest, jak sędzia podniesie chorągiewkę. No, i no nie, to akurat już nieaktualne. Sędziowie liniowi już dawno nie podnoszą chorągiewek, bo nie, no taką mają robotę. No to trzeba to trochę teraz zaktualizować i powiedzieć właśnie, że... Spalony jest, jak sędzia na warze powie, że jest. Jak sędzia na warze powie, że jest. W sumie z karnym jest to samo, nie? No, czasem i jednak woła głównego sędziego do interpretacji, więc to też nie jest tak, że tak jak spalony jest z waru mówiony, no bo wiadomo, że oni listują linię i albo jest, albo nie ma, tak jednak do karnych to sędzia jest wołany do interpretacji, więc cały czas aktualny jest tweet pana Zbigniewa. No tak, że gwiznie, ale w sumie teraz jak gwizda, to też czasem nie ma karnego, bo czasem gwiźnie i pokazuje... To więc to już zaaktualizowało, bo może być tak, że sędzia gwiźnie i karnego nie ma. No ale wiesz, no, sędzia gwizda w bardzo różnych momentach meczu i nie ma karnych w tych momentach. Na koniec meczu jak gwizda, wolnego jak gwizda, więc to chodzi o to konkretne gwiźnięcie tutaj. Nie każ panu Zbigniewowi tłumaczyć, że jak gwiźnie karnego. Także no, tak. Moim zdaniem nie zdeaktualizowało się ani nawet o troszkę. Gol jest, jak tu ktoś napisał? Gol jest, jak piłkarz strzeli. Fan widoku z okna Michała Pola. No tak. Piłka nożna to jest prosty sport, moi drodzy. Tak trochę, jest. Trochę to jest ten tweet Krzysztofa Bosaka, taki dość znany, nie? Że można, gdyby było inaczej, to Bóg... Stworzyłby świat inaczej. Tak, tak, tak. No i to trochę ma ten podobny vibe, mam wrażenie. Ale Mikołaj słusznie pisze, że najlepsze w tych tweetach jest to, że słowo gwiznie jest za każdym razem pisane inaczej. PS to prawda, bo jest gwiznie, gwiźnie. Mamy wszystkie wersje, ale moja ulubiona to jest gwiźnie, bo no gwiznie, okej, no każdy tak mówi, ale słyszeliście, żeby ktoś powiedział kiedyś gwiźnie? Ja nawet jeżdżąc i gwiżdżąc po niższych ligach, nie słyszałem, żeby ktoś powiedział gwiźnie. Mi się to kojarzy z takim góralskim określeniem, że ktoś komuś da w łeb. No, tak świśnie nawet. Ktoś komuś gwiźnie, no. Ale no, faktycznie jest to słowo dające duże pole manewru pod względem jakichś takich ortograficznych zabaw. Ale ja bym widział taki segment w Lidze Plus Ekstra, że po prostu już nie zatrudniać tam kolejnych ekspertów, tylko że Zibi Boniek będzie siedział gdzieś tak nóżkę na nóżkę i mówił, że karny jest jak sędzia gwiźnie, czerwona jest jak sędzia pokaże i na tym by ucinał. No albo w ogóle byłby taki segment, że no tutaj wiesz, jest wielka powtórka całej sytuacji, kontrowersje i tak dalej, pokazywana z 10 kamer, na sam koniec wychodzi ekspert i mówi tak, sędzia nie gwiznął, nie było karnego i przechodzimy dalej, no i kolejna powtórka, 360, 500 kamer zbliżenia i tak dalej, sędzia gwiznął karny, był karny, idziemy dalej, no i tak by to wyglądało dużo bardziej merytorycznie niż omawianie sytuacji, które się nie wydarzyły. Ale pierwszy raz, to jest ciekawostka historyczna, pierwszy raz o karnym Zbigniew Boniek napisał na Twitterze w 2014 roku, w maju, natomiast w listopadzie tego samego roku uściślił to, tłumacząc dość doświadczonym dziennikarzom Bożelkowi Rzeszyńskiemu i Przemkowi Rudzkiemu, pisząc, to wy jeszcze nie wiecie, kiedy jest karny, tylko i wyłącznie jak sędzia gwizdnie, w żadnym innym wypadku. O właśnie. Czyli sam jeszcze sobie przyznał rację. O właśnie. Pisze jeszcze tutaj Kubek, że gwiźnie to raczej ukradnie. Faktycznie jest też takie potoczne powiedzenie na drobowanie czegoś. Tak, ale to, o czym powiedziałeś teraz, Damian, jest bardzo istotne, bo właśnie Zbigniew Boniek bardzo, jak jeszcze chodził do różnych programów, to bardzo często wychodził z takiego położenia, z takiego poziomu osoby, która na końcu zawsze ma rację, nie? Temu ten program był taki przełomowy, bo po prostu to był pierwszy raz, kiedy ktoś postanowił dyskutować ze Zbigniewem Bońkiem i tak go do końca dociskać, nie? W sensie wcześniej nikomu się nie zdarzało po prostu. To była tak duża postać, że nikt, nawet jak gdzieś tam sobie myślał podświadomie, że Zbigniew Boniek
nie ma racji, że można by było tutaj przedstawić jakiś konkretny kontrargument albo go za coś skrytykować, to nikt tego nie robił, nikt. No, był takim samcem alfa, poza tym trzeba przyznać Zbigniewowi Bąkowi, jest kapitalny tak retorycznie, w sensie jakbyś czytał erystykę Schopenhauera i wynotowywał sobie te wszystkie triki na dyskusję, to Zbigniew Boniek stosuje absolutnie wszystkie, a jak już nie ma do czego się odwołać, to zapyta o to, jak wyglądał Albin Wira, albo ile metrów szerokości ma bramka, no i co zrobisz wtedy? No, jesteś skasowany wtedy. Ciekawa dyskusja byłaby między Zbigniewem Bońkiem a Januszem Korwin-Mikke, tak mi się wydaje. Podobny taki styl trochę dyskusji, nie? Tak. Takie starcie mogło być naprawdę interesujące. Może kilka lat temu bardziej. Bo... Tak, w szczycie formy jakby obaj byli. Tak, jeszcze szczyt formy internetu, który cenił te wszystkie masakrowania, wdeptania w ziemię i tak dalej. To by było naprawdę, to by mogło być ciekawe starcie. Szkoda. Ja bym najpierw obejrzał starcie Zbigniew Boniek kontra Zbigniew Boniek, ale który się z czymś nie zgadza, z tym pierwszym Zbigniewem Boniek. To było takie starcie, była taka kompilacja. Tak, jesteśmy słabi. My nie jesteśmy słabi. Czego to dotyczyło? Szkolenia chyba, nie? Tak, tak. I tam jest ten słynny fragment, bo my nie jesteśmy słabi, a później Zbigniew Boniek z prawej strony mówi, no tak, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, my jesteśmy słabi. Tak, tak. Świetnie ktoś to zmontował. Ktoś jeszcze napisał, że Cejrowski powinien dołączyć do tej... Tak, a prowadzić powinna Agnieszka Gozdyra jeszcze z nie, Monika Jaruzelska by prowadziła, bo ona po prostu nikomu nic nie przebywała, ona tylko siedziała i się patrzyła. To by był dobry host, myślę, takiej rozmowy. Dobra, karny chyba do Zibi Top, nie? To już jest taki klasyk, że trudno tutaj. Przeszło to do mainstreamu, do języka potocznego, także... No tak, każdą dyskusję można o przepisach piłkarskich można skończyć. Tym... Ja bym dał na Zibi to, bo to jest jednak coś, co weszło właśnie do języka potocznego. No. Dobra, a teraz jesteśmy przy Cezarym Kucharskim i to jest tweet z novembra 2014, także też stare dzieło. Prawie dekada. No, ten tweet ma prawie 10 lat. Jest jakiś temat tam na Twitterze Cezarego Kucharskiego i Zbigniew Boniek odpowiada. Kucharski zabrał głos w Sejmie dwa razy. Raz poprosił o kod do Wi-Fi, drugi raz poprosił o klimę. Dwie uśmiechnięte emotki. Czy to nie jest tak, że to jest znowu ukradziony żart? Bo ja to kojarzę z kilkoma innymi posłami, że była taka wersja. Chyba, że Zbigniew Boniek wymyślił ten żart. Nie, nie, to jest ewidentnie, prowadzi do naszego tropu, że Zbigniew Boniek kradnie żarty i myślę, że to już, znaczy on, nie wiem, czy on je kradnie, on je... On jest trampoliną dla żartów. Uspołecznia je może w takim... Myślę, że w głowie Zbigniewa Bońka on po prostu daje tym żartom sławę, daje im rozgłos, daje im pole do zaistnienia. To nie jest jakaś tam intelektualna kradzież, to jest po prostu promocja. Że autor nie jest podany, to już nie jest istotne. Grunt, że sam żart zyskuje. On jest trochę jak Make Life Harder, nie? Mało kiedy wymyślają coś swojego, tylko po prostu biorą rzeczy, które są i wrzucają do siebie i to jest bardzo ciekawa działalność, trzeba przyznać. Bardzo ciekawy model działalności i myślę, że Zbigniew Błaniek to jest takie Make Life Harder polskiej piłki na swój sposób. Albo w sumie jak polskie komedie początku XXI wieku, bo mam wrażenie, że to też były takie kompendia żartów obiegowych, na przykład ten Job, jedyna szara komórka, to przecież jest... Tak. Tam nie ma fabuły, tylko jest jednym wielkim spisem kwejków i demotów przed kwejkiem i demotami. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I zresztą jak można z podcasteksu się dowiedzieć, taki podcast jest o latach 90. zerowych, polecam, to tam mówili o Kubie Wojewódzkim i on robił bardzo podobnie. W sensie on miał te takie swoje niby szybkie żarty w tych swoich programach i później ktoś to sprawdził. Był kiedyś taki portal bash.org. Tak, tak, tak. I okazało się, że większość jakichś takich zrzutek szybkich czy żartów Wojewódzkiego są słowo w słowo z bash.org.
Czyli ktoś po prostu mnie chyba spisywał, biorąc z tamtego portalu. No ale Zbigniew Boniek zrobi to chyba z największym wdziękiem. Tak. Dobra, to... On tego w żaden sposób nie monetyzuje, to też jest istotne, nie? Że on to po prostu robi tak, no po prostu tak o, nie? Twitterowa zabawa. Nawet nie wiem, czy on ma niebieski znak. Zbigniew Boniek powinien mieć rudy znaczek. Złoty? To... Organizacja taka rządowa, jednoosobowa. Ale to sformułowanie, że uspołecznia te żarty, to chyba ty, Julek, powiedziałeś, jest chyba tutaj najtrafniejsze, bo on w sumie na tym nie zarabia, on po prostu ma z tego zabawę. Dobra, to tego Kucharskiego chyba do ujdzie, nie? To nie jest żadne wydarzenie. Tak. Ale już Monika Lewińska, tylko muszę to znaleźć, bo to trzeba przeczytać w całości. Mam to. To jest tweet z 2018 roku. W pół do 12 w nocy, 23:27. Zbigniew Boniek wbija sobie na Twittera i pisze: widzę, że nikt nie pamięta, że Monika Lewińska kończy dzisiaj 54 lata. Jak ten czas leci? Niedawno raczkowała w Białym Domu. No, stężenie humoru takiego rubasznego, ale jednocześnie wdzięku jest tutaj duży. No, to też trochę określa jednak polityczne poglądy Zibiego, że w Stanach Zjednoczonych, gdyby był, to jednak byłby republikaninem ewidentnie, bo ten tweet to sugeruje. No, kurde. No, ja wiem, że żyjemy trochę w takich czasach poprawności politycznej i całej reszty. I ten żart jest oczywiście z wąsem i jest rubaszny. Kolejny raz myślę, że to jest skradzione. Właśnie, to jest największy problem. Tak, że myślę, że to jest dobry żart, ale też chyba Mietek ma rację, że to nie jest jednak twórczość stricte tego. Z drugiej strony, w takim razie, skąd Zibi Bonik bierze te żarty? Bo to on musi mieć jakieś dojście do tych żartów. On sobie wyszukuje. Mikołaj ma dobrą teorię. Tak naprawdę te wszystkie tweety były już wcześniej na włoskim Twitterze i Boniek jako jedyny Polak, który zna włoski, to podłapał. No właśnie, z jakichś włoskich znajomych, ktoś jakiś Włoch mógł mu to przecież tylko... Czy określenie, że dopiero co raczkowała, czy to jest między... No pewnie tak, pewnie jest międzynarodowe. Więc on może mieć jakieś takie źródełko, które nawet się nie dowie tego, że on to ukradł, nie? Że jakiś jego włoski znajomy nie sprawdzi, że Zbigniew Boniek właśnie jego żart wrzucił po polsku na Twittera. Ale zgodzę się z Jurkiem, że ten żart jest może taki trochę wujowaty, ale są wujowate żarty z wdziękiem i są takie bez. I ten jest jak najbardziej, on jest taki błyskotliwy przede wszystkim. Tak. Jest w nim taki... błyskotliwość i też dlatego się zastanawiam, czy na pewno Zbigniew Boniek go wymyślił, czy on nie jest zbyt błyskotliwy jak na niego. Ale jeszcze a propos tego uspołeczniania, tutaj czat nam też to podpowiada, że to jest upowszechnia, że Zbigniew Boniek robi leasing dla żartów, ale najbardziej podoba mi się tweet, wpis Horusa, czyli Boniek to drabina eskalacyjna dla dowcipów. Widzę, że dostrzegacie, że wlazły tu moje koty. Tak, jeden nazywa się Zibi, a drugi Boniek, jest to prawda. Dobra, Monika Lewiński, luźny wieczór w Rzymie, zwłaszcza, że to jest w pół dwunastej i to już ewidentnie jest jeden z tych tweetów z dobrym winem w ręce pisany. Tak, no to się samo przeszcie mówi. Fan widoku z okna Michała Pola, że może obejrzał jakiegoś włoskiego kabareciarza. No właśnie, bo to tak jak pisze też Garfield, to brzmi jak jakiś taki żart ze stand-upu, nie? Że ktoś jednak siedział i tak myślał trochę, nie? Do tego programu, no coś tam i wpadł mu do... Nie wierzę w to, że to mogło tak... Jeśli to przyszło faktycznie do głowy tego Zbigniewowi Bońkowi, no to... To trzeba się pokłonić. To szacunek, no. Aczkolwiek obawiam się, że to legenda dzisiaj trochę jakby... No trochę obalamy ją niechcący. Chyba nie mieliśmy takiego zamiaru. No nie, zdecydowanie chcemy chwalić. Dobra, Monikę Lewińską mamy za sobą, a teraz tweet taki
Ja nie pamiętam dokładnie w jakich, co się wtedy działo, ale mogę się domyślić, skoro to jest 2019 rok, że była jakaś, nie wiem, nagonka na LGBT i Zbigniew Boniek wpada na Twittera i pisze: zamiast walić w dzieci LGBT, proponuje promocję w PSRP, czyli w nawiasie, ale po otwarciu nawiasu jest spacja. Czyli PSRP to park, sport, rywalizacja, przyjaźń. No i to można rozumieć na różne... Na dwa sposoby można rozumieć z tego tweeta. Bo zamiast walić w dzieci LGBT, czyli Zbigniew Boniek broni dzieci, które są LGBT, czyli zamiast walić w te dzieci, to zrobić to, albo z drugiej strony zamiast walić w dzieci LGBT, czyli że w te dzieci walić ideologią LGBT. I tego się... Sprytnie jest ten tweet napisany, gdyż nie można jednoznacznie powiedzieć, o którą z wersji chodziło. Ja bym chciał wierzyć w to, oczywiście, że chodziło o pierwszą, że jednak panu Zbigniewowi bardziej zależy na tym, żeby... Że stanął w obronie, tak? Tak, tak, że stanął w obronie, a nie tutaj jakoś no wpisał się do tej takiej narracji no niezaciekawej, gdyż no jak wiadomo są również... No ale dobra, nie będziemy wchodzić tutaj w... O, jak to ja cię mnie tak mogę trochę naprowadzić, w którą stronę to szło. Bo to trochę brzmi jak Grzegorz Braun, kościół, strzelnica, mennica. A w którą stronę sobie to zinterpretuję, to już zostawiam tobie, ale to bardzo brzmi jak taki slogan. No ja wiem właśnie jak to brzmi, tylko ja chciałbym wierzyć, nie? Chciałbym wierzyć. No, Mietek, ja wiem, ale to jest trochę zaklinanie rzeczywistości. Znaczy ja wiem, że chciałbyś, żeby świat był lepszym miejscem, ale nie jest i nie będzie. Będzie już tylko gorzej. Ale tak, faktycznie... Ja patrzę Boniek teraz na tego tweeta. Ale Boniek w tym tweecie jest takim leksykalnym centrystą, że można go... Nie ma tam przecinków, to od razu zaznaczmy. Nie ma tam żadnego przecinka w samym zdaniu, więc trudno tutaj ustalić, co autor miał na myśli. Więc w sumie i przeciwnicy, i zwolennicy no, znajdą argumenty dla siebie. Ale skrót PSRP, czyli Park, Sport, Rywalizacja, Przyjaźń. Kurczę, to jest wszystko. Właśnie, no co możesz tu jeszcze dołożyć? Co jest w życiu ważniejsze niż Park, Sport, Rywalizacja i Przyjaźń? Nie ma rzeczy ważniejszych. No, a niektórzy nie lubią rywalizacji. To są tacy ludzie. No a to masz wtedy Park albo Przyjaźń. Cokolwiek. Nie, no chyba masz rację, w sensie no, chciałbym wierzyć, ale ciężko tutaj przepchnąć tę moją alternatywne znaczenie tego tweeta ewentualne, chociaż chciałbym wierzyć, no bo myślę, że jakaś, nie wiem, młodzież, która jest LGBT, to ostatnia rzecz, która jej potrzebowała w tym okresie, to jeszcze po prostu Zbigniewa Wońka, który szczuje, ale trudno. Trudno, no może, no nie wiem. A która to była godzina? 21:35. No to tak jeszcze... O, dwie minuty za mało. Dwie minuty tak. Później mógł ten tweet wyjść, już by było wszystko jasne. No ale to jest chyba trochę taki luźny wieczór. To jest zdecydowanie luźny wieczór. Ale faktycznie ktoś dobrze napisał na Twitterze, że tam wtedy była ta fama o tym, że coś tam władze Warszawy... Jakaś była wtedy taka aferka. A, że na coś pieniądze, na jakieś zajęcia? Nie, że WHO miało jakieś rekomendacje, coś tam, że uczenie dzieci masturbacji w programie i oczywiście, Jezu, mam nadzieję, że nam teraz nie zdejmą programu, ale to jest... Pamiętam, była taka akcja, że wyszedł jakieś takie wytyczne WHO wyszły i oczywiście to zostało tak podłapane w sposób dość... Trochę jak poszedł spin z tymi robakami, nie? Do jedzenia. Okay. Tam dopuszczono jakieś te użycie tych świerszczy do jakiejś tam mąki i już poszedł spin, że Boże, będą nas karmić, będą nam kazać żreć robaki. I trochę było podobnie, nie wiem, czy pan Zbigniew nie dał się wkręcić w to wtedy też. Kurczę, to jest dopiero zasługuje na wyjaśnienie, co autor miał na myśli, ale tutaj luźny wieczór
w Rzymie bym dał. Teraz mamy list. Ja sam na początku zastanawiałem się, co chciałem tutaj zrobić, ale już wiem, co to jest. To jest godzina 22:15, 2021 rok, czyli też raczej luźny wieczorek. Zibi Boniek oznacza Mateusza Borka i wysyła mu link do YouTube'a, do piosenki Haliny Frąckowiak, Napisz proszę. To jest oczywiście nawiązanie do tego, że no prezes wtedy jakby... No dziennikarze polscy zostali brutalnie pozbawieni dostępu do informacji, kto będzie kolejnym selekcjonerem, a informację przekazał wówczas Di Marzio. I pan Borek no narzekał na to, że niektórzy oficjele mu nie odpisują. Więc kolejny etap szczypania ludzi, do których Zbigniew Boniek czuje sympatię. Był już Tomasz Hajto, był Cezary Kucharski, a teraz jest Mateusz Borek. Taki z kolejny uspołeczniony żart, ale już podany w takiej formie, że ktoś musiał pomyśleć na to, żeby to przekazać. I tym kimś był prezes Boniek. To znaczy, kojarzę tę sytuację i tam faktycznie chyba tutaj prezes Boniek nie miał złych intencji, tylko chciał dać zauważyć może tutaj dziennikarzowi, że chyba faktycznie trochę przesadza z tym swoim, z tym uzurpowaniem sobie prawa do informacji, że tak powiem, bezpośrednich. Że trochę to wyglądało już na swój sposób konicznie i wytykali to jacyś tacy ludzie anonimowi, ale Zbigniew Boniek wiedział, że może tutaj redaktor Borek sobie nie zda z tego sprawy, dopóki ktoś z autorytetem tego mu nie uświadomi. I że to był taki przyjacielski gest. Tak, tak. No i oczywiście, bo ja też lubię, jak Zbigniew Boniek dodaje emotikony. Tam zawsze musi być albo taka emotka, albo emotka zbijania żółwia. To jest moje ulubione. I to nie jest tak, że jest jedna. Zawsze musi być trzy żółwiki na przykład. A jest dziwne, że tej rzadko używa, nie? Zbigniew Boniek. Brawo. Brawo. Do każdego, tak powinno, tak jak się zaczyna czasem tweety, jak wiesz, na przykład weszło, czy meczyki coś piszą, czy kanał sportowy, to się dodaje na początku, jak jest cytat, taką mordę z lewej, która coś mówi. To Zbigniew Boniek tak powinien zaczynać tweety. Może on nie wie, że jest ta emotka, trzeba mu powiedzieć może. Dobra, ale Halina Frąckowiak, chyba lajka dam, ale nie klasyk, co? No nie. Raczej taka koleżeńska interwencja, bo ktoś mi dobrze napisał. Tak. Przepraszam, bo muszę to znaleźć. Chyba tego nie znajdę. A Horus to, że pamięta, że Borek wtedy często oznaczał tak. Bońkę na Twitterze, a ten go olewał, aż ludzie zaczęli z tego żartować. Mogło tak być też. Tak, tak, chyba tak. No ja tu nie widzę jakiejś wielkiej historii, tak czy tak, no nie żeby to... Ale jakbyś scrollował dzisiaj, to lajka byś dał. No tak. Clint Dobra. Dempsey pisze, że pchamy się o wspomnienie o nas na zebraniu zarządu. Ja myślę, że nie, bo ja nigdy nie miałem nic wspólnego z redakcją tamtą. Bardziej ty, Damian, coś tam chyba występowałeś. Parę razy byłem, ale... Nie wiem, czy podziękowałeś, czy nie. A no... Nie, napisałem chyba chłopakom, z którymi bliżej współpracowałem, że dziękuję za współpracę, ale faktycznie może by wypadało. Nie, my tylko przywołujemy anegdoty po prostu. To, kto jest tak. Ich tam uczestnikiem, no to już jest kwestia tego po prostu, z kim Zbigniew Boniek miał jakiekolwiek relacje. To już nie jest zależne od nas. Ale chciałbym, żebyśmy kiedyś zrobili tier listę Zbigniewa Bońka, czegokolwiek to będzie, w którym Zibi Boniek się z nami połączy. Jest to moje marzenie. Ale ja bym się wstydził chyba trochę. Ja jestem taki stany, dopóki gadam o kimś i tej osoby nie ma. Ja myślę, że zaliczyłbym występ jak Kuba Białek w stanie futbolu. Byśmy Julkowi teksty napisali. Julek to jest stand-uper, on jest kawalarz, on wchodzi na scenę, obraża ludzi. Na tym polega stand-up przecież. Tak, znaczy i tak by nas Zbigniew Boniek zagadał, więc i tak nie mielibyśmy żadnych szans. To tak, także to łączenie to równie dobrze moglibyśmy się połączyć i my moglibyśmy się rozłączyć.
i po prostu wyłączyć program, jak pan Zbigniew by skończył. Stłamsiłbym nas. Nie ma chyba wśród nas takiej, no nie wiem, czy byście się czuli na siłach. Czy mamy w redakcji kogoś takiego? Ja bym głosówkę mógł nagrać, żebyście wypuścili. No właśnie, ja bym dlatego nie mógł zrobić nigdy kariery dziennikarskiej. Ja, kurde, trzeba mieć sobie to coś takiego. Ja zawsze zazdrościłem Samuelowi, jakkolwiek by to nie brzmiało, że on ma w sobie taki gen braku poczucia wstydu, mam wrażenie. Nie wiem, czy zauważyliście, czy współpracowaliście kiedyś z Samuelem, że on tak nie czuje w sobie obciachu i czasem to ma minus, że tam zada jakieś głupie pytanie na konferencji prasowej i potem zdarzało się coś takiego, ale ogólnie jest to w tym zawodzie chyba bardzo przydatna cecha, że takie, no masz to gdzieś, nie? Co się wydarzy. Dobra, że zeszliśmy na Samuela w sumie przy... Mieli jakieś interakcje kiedyś Zbigniew Boniek z Samuelem, czy jeszcze nie? Kurczę, nie wiem, ale nie kojarzę jakiegoś słynnego tweeta z Zbigniewa Bońka pod adresem Samuela i w drugą stronę. No. Dobra, co tu mamy? Najman. No to jest kolejny przykład, Marcin Najman, czyli boksowanie się ze Zbigniewem Bońkiem nie zawsze ma dobre skutki dla boksujących. Natomiast tu jeszcze dochodzi... Wiadomo, że no jest trend śmiania się z Marcina Najmana, no nie jest to nic rewolucyjnego, ale Zbigniew Boniek, tu jest ten cały jego urok, że on nadal ogarnia świat freak fightów i na przykład ostatnio oznaczył, właśnie no nie ostatnio, bo dwa lata temu, ale myślę, że od tego czasu za dużo nowego się w karierze Marcina Najmana nie wydarzyło, Zbigniew Boniek, chciałbym w końcu pochwalić Marcin Najman, wygrał już, tweet wrzucony za 3.11 w nocy, w środku lutego. Czyli też raczej luźny wieczór. A czekaj, zobaczmy, jaka wtedy była walka. 13.02.21 Najman. To może mieć znaczenie tutaj dla całej dyskusji. Znalazłem informację, że to było Marcin Najman toczy ostatnią walkę. Była to, to jest każdy. Od tego czasu stoczył jakieś 18 walk. I to była walka z Taksi Złotówą. O. Najman ją przegrał wtedy, z tego co pamiętam. No, to Najman chyba się głównie tym zajmuje, żeby przegrywać walki. On jest po prostu antagonistą z wrestlingu. On jest postacią, która jest stworzona nie do samej klatki, ona jest stworzona do tego wszystkiego, co jest dookoła klatki. Wiesz, znaczy, gdyby to w jakikolwiek sposób trafiało Marcina Najmana, no ale Marcin Najman bierze takie hejty na plecy, buduje sobie na tym marketing i zarabia na tym gigantyczne pieniądze. Ja bardzo szanuję. On jest żywi po prostu, on jest taki... Takie rzeczy, to nie jest pocisk w stronę Marcina Najmana, to jest karma, to jest energia rzucona w stronę Marcina Najmana. On sobie perfekcyjnie dopracował po prostu PR-owo zgrywanie na czymś takim hajsu, więc jeżeli ktoś to zbiera, o Boże, ale mu pocisnął, to Marcin Najman po prostu złapał to, nakarmił się tym jak po prostu batonami energetycznymi i tylko wyszedł silniejszy. W takim sensie, że po prostu powiedział więcej pieniędzy za kolejną walkę. No i tyle, więc ja nie widzę tutaj, wiesz, że to jest jakieś mistrzostwo przytyków w stronę Najmana. Jeśli chodzi o Marcina Najmana w ogóle, jak już tak odbiegamy od tematu, to ja tak się ostatnio zastanawiałem. Miałem kiedyś taki okres, że on mnie tam powiedzmy denerwował, ale tak naprawdę jedynym takim naprawdę złą akcją, którą zrobił Marcin Najman, taką, że przesadził, to była ta akcja z tym Słowikiem, nie? Już to było takie, no, że można go było za to mocno skrytykować, bo jednak wychodzenie z jakimś tam, no, z osobą, która mega dużo złego zrobiła i robienie z niej twarzy kogokolwiek, no to jest jednak przekroczenie jakichś tam granic tego całego performance'u, którym jest jego życie. Ale poza tym, to on tak naprawdę nie zrobił nigdy nic takiego, no to jest taki performer, nie? No, jeżeli weźmiemy to za medialny performance. Lat na tym jedzie, przez tyle lat ludzie żyją tym jego, tą jego tak wykreowaną postacią. Nie wiem na ile do końca wykreowaną, a na ile... No ale częściowo to jest na pewno wykreowana postać, bo te filmiki, które wrzuca i mówi, że on może objąć kadrę reprezentacji, no to już widać, że to nawet jak na niego, że to jest takie puszczanie oka, nie? I on ma taką poważną twarz wtedy, czyli ja sobie żartuję, że poza tą akcją ze Słowikiem, to jest naprawdę udana kariera performera moim zdaniem. I jakoś tam nawet trochę jakąś minimalną sympatię do niego czuję.
No, jeżeli przyjmiemy, że to jest wszystko medialny performance i im dalej ta kariera trwa, tym bardziej w to wierzę. Zwłaszcza jak Marcin Najman nagrywa te filmiki, jak siedzi bez koszulki i jest nagrany z takiej perspektywy i tak mówi taką poważną miną, no to to jest moje ulubione. Ale mój ulubiony jest, przepraszam, jeśli przerwę, jak z tą orkiestrą stoi. Nie wiem, kogo on widza, nie wiem, czy to jest, ale po prostu jedzie jakoś auto i on tą orkiestrą zaczyna dyrygować. I orkiestra zaczyna grać. Pod jakimś McDonaldem czy jakimś sklepem to się dzieje. To jest jeden ze śmieszniejszych filmików w polskim internecie. Jest naprawdę świetny. Dużo bardziej mnie to bawi niż to czekanie z tym zegarkiem, które też jest dobre oczywiście. Ale już zarżnięte niestety. Tak, zarżnięte. Ta orkiestra to jest jakiś taki pomysł po prostu. To jest świetny. Aczkolwiek nie trzeba się ze mną zgadzać oczywiście. Jak ktoś tam totalnie gardzi Marcinem Najmanem, to również ma do tego... No ale to nie zmienia faktu, że ten tweet no to dla mnie jest, no ujdzie, bo to nic nie zmieniło w karierze Marcina Najmana, ewentualnie tylko dodało mu skrzydeł. Tak jest. Wrzucamy do ujdzie i przyspieszamy, ale mamy teraz perełkę. Jest szczytowa piątkomania. Przychodzi weekend, wiemy, że Krzysztof Piątek strzela gola. Każdy przerzuca się coraz śmieszniejszymi żartami o tym, że Piątek nie przestanie już po prostu strzelać bramek. Punkt bukmacherski gdzieś w Bośni już wie, że 6 lat później będzie miał reklamę Krzysztofa Piątka w barwach Milanu. Tomasz Święka pisze, Piątek, 5 meczów Serie A, 6 goli, 6 meczów Genoi, 10 goli, potwór. Zbigniew Boniek za 10:22 odpowiada, spokojnie, kropka. No, jeden z ważniejszych tweetów na pewno dla mnie, nie wiem czy... Może trochę zbyt prosty na to, żeby był najważniejszy, ale bardzo, bardzo ważny tweet Zbigniewa Bońka. To jak jest narodziny Chrystusa? Przed tweetem spokojnie i po tweetie spokojnie. Twitter powinien się dzielić na takie epoki. No i pokazuje, kto miał nosa w szerszej perspektywie, że tak powiem, do piłkarskich talentów. I jakby wiesz, właśnie w dobie tego topu Piątka, to że tak powiem, młody szczaw, no mógł się na to nabrać, ale stary Lis Zbigniew Boniek, po prostu. I to nawet wiesz, to było, moim zdaniem to jest w tym wszystkim piękne, że nie trzeba było się rozpisywać, że nie jakiś analiz, 15 po prostu stron, A4 analizy, jedno słowo, kropka, dziękuję. I schodzę z Twittera i tylko no mogę teraz powiedzieć, kto był górą no, w tym wszystkim. No to jest klasyczny mic drop. Tak. I ten tweet ma już 5 lat. On ma 5 lat i nadal jest wykorzystywany. Do dziś. 5-letni tweet. Do dziś można znaleźć go jako odpowiedź na właśnie jakieś takie zbyt entuzjastyczne podejście do jakiegoś tematu. Dlatego dla mnie, ja nie wiem nawet, czym się nie pokusił, czy to nie jest najważniejszy tweet Zbigniewa Bońka. No w sumie czasem w prostocie jest siła. Kiedyś moja żona mi opowiadała historię, mam nadzieję, że jest prawdziwa, że ponoć było kiedyś, konkurs był na hasło reklamowe dla Coca-Coli i wygrała go Agnieszka Osiecka z hasłem Coca-Cola to jest to. Nie wiem na ile to jest prawda, to anegdota, mam nadzieję, że jest prawdziwa, ale no to jest coś właśnie w tym stylu, że to jest... Że, nie skreślałbym tutaj ewentualnego zwycięzcy naszego rankingu, tylko dlatego, że to jest prostota, bo ta prostota jest piękna w sobie. No tak, i chodzi o wagę, ale też to, co Julek powiedział, czyli no, Zbigniew Boniek widział więcej w tamtym momencie, bo łatwo byłoby tonować nastroje wokół Krzysztofa Piątka, gdy on tam strzelił 8 goli w Zagłębiu Lubin. Jakby no, nie jest to trudne. Łatwo jest teraz szydzić z kariery Krzysztofa Piątka albo wtedy, gdy nie strzelał w Hercie, ale Zbigniew Boniek tonował nastroje w momencie, gdy Piątek wszedł do Genoi i w 7 minut strzelił 47 bramek. No, to jest dopiero wyczucie. To jest tak jakbyś, nie wiem, nawet ciężko mi znaleźć porównanie. To jest tak jakbyś zobaczył Lewandowskiego w pierwszym meczu w Zniczu Pruszków i powiedział, a to jest ten gość, co kiedyś pobije rekord Gerda Millera. No to jest ten vibe, to jest ta sama półka wiedzenia więcej. A może Zbigniew Boniek po prostu wyszło tu to, że jako
no taki praktycznie już pół Włoch i miłośnik włoskiej piłki, jest jedną z nielicznych osób, która faktycznie ogląda włoską ligę. A nie tylko skróty z bramkami. Nie tylko mecze ewentualnie Polaków i że to faktycznie może być ktoś, kto faktycznie ogląda polską ligę. No bo jeśli chodzi o ekstraklasę, to dużo jest w Polsce ludzi, którzy oglądają ekstraklasę i faktycznie ją oglądają, bo to jest nasze. I faktycznie cię może interesować mecz, nie wiem, Korony Kielce z Stalą Mielec, a jeśli chodzi o ligę włoską, to takich ludzi jest z pewnością dużo mniej i Zbigniew Boniek taką osobą może być i dlatego może widział coś, czego nie widzieli inni. Zdecydowanie, to jest jednak, no to jest mądrość. To jest mądrość, to jest doświadczenie. Dobra, dajemy piątka i spokojnie, no na Zibi top i chyba jako pierwsze, nie? No, myślę, tak. Ja jestem za jak najbardziej. Dobra, to przechodzimy dalej. Tutaj mamy, przepraszam, może to wydawać się enigmatyczne. Nie wiem, nie mam wycięte z kiedy to jest tweet, ale prawdopodobnie po meczu Polski z Niemcami, gdyż Jacek Ozdoba, który jest posłem na Sejm RP, jest sekretarzem stanu teraz chyba w Ministerstwie Klimatu, pisze na Twitterze Polska 1, Tusk 0 i oznacza to polską i niemiecką flagą. A Zbigniew Boniek podaje dalej tego tweeta i pyta, przepraszam, co to za debil? To jest świetny tweet. Nie wiem, co tu dodać. No właśnie, sensie... bo tu jakby ten tweet jest zamkniętą historią, tak? No, jakby opowiadanie cokolwiek o tym tweecie jest daremne. Pan Zbigniew zrobił piękne rozwinięcie, znaczy początek, rozwinięcie, zakończenie, zamknął tą historię. Jeden z lepszych tweetów Zbigniewa Bońka, takich reakcyjnych mam wrażenie. No i niepiłkarskie. Jeśli chodzi o niepiłkarskie, to chyba nawet bardziej mi się podoba ten, niż ten, do którego dopiero przejdziemy, z Czarnkiem. Bo tutaj też znowu zadziałała prostota. I do tego jeszcze ten tweet powstawał wtedy, kiedy jednak tutaj pan Ozdoba był u władzy, nie? Teraz łatwiej zdecydowanie walić w Czarnka. No bo wiadomo, że Czarnka czasy już na jakiś czas przynajmniej, mam nadzieję, że na zawsze idą w zapomnienie, a tutaj jeszcze było tak mniej to... No, jeszcze Ozdoba coś znaczył wtedy, nie? Tak, tak. No i to też jest taki tweet do wyciągania, w sensie to jest tak, jak spokojnie można tonować nastroje, tak przepraszam, co to za debil, też bardzo często wraca w różnych kontekstach. Więc też ma potencjał taki reprodukcyjny, tak bym to określił. Czyli to do topu też dajemy? Do topu chyba, że brawo. Bo chyba nie mamy tam nic, nie mamy tam nic. O, to można dać do brawo. Dobra. Dobra, co my tu dalej mamy na tej tier liście? Macieja Sawickiego i ja nie mogłem wczoraj tego ustalić, w jakim kontekście to padło, ale to było chyba albo odejście z PZPN-u, albo urodziny. Ale chyba urodziny Macieja Sawickiego. A jaka data jest tweeta? Kurczę, nie mam tego, ale zaraz to ustalimy. Natomiast, no o co chodzi w tym tweecie? Zbigniew Boniek wrzuca zdjęcie z Maciejem Sawickim i pisze, jeżeli komuś zmieniłem życie, to jemu na pewno. Najlepszego Maciej Sawicki. Ikonka piłki, ikonka flagi Polski, ikonka kciuka, ikonka szampana. To była przyjemność poznać ciebie i pracować dwa kciuki. Więc... A to nie było na przykład, że on odchodził z PZPN-u, czy coś takiego? Właśnie spróbuję to sprawdzać. Jeżeli... Bo to tak trochę wygląda. Jakiego... Może to było wtedy, jak Maciej Sawicki został zatrzymany. To by było dobre. Okay, już sprawdzam to. To jest 20 stycznia. 20 stycznia 2022. Maciej Sawicki ma urodziny 20 stycznia. Czyli... No to są urodzinowe życzenia. No... To jest lepsze. W takim razie ten tweet jest dużo. Chciałem go dać do Ujdzie, ale jeżeli to są życzenia urodzinowe, to
to jest dużo wyżej. Bo jakby on odchodził z firmy, którą Zbigniew Boniek by rządził, no to spoko, w sensie wspólne zdjęcie, bawiliśmy się razem, ale dostać życzenia urodzinowe w takiej, to jest jak w tym żarcie z Tindera, czyli dobra, dość o mnie, pogadajmy o tobie, jak ci się podobam. To jest właśnie mniej więcej ten pułap. Znaczy, podkreśliliśmy jeden fakt. Tu nie ma żadnych życzeń. To jest, jakby tu jest tylko rzucenie na piedestał siebie i powiedzenie, że razem pracowaliśmy. Tu jest zero życzeń. To, nie, no przepraszam, jest najlepszego Maciej Sobieckiego. No i ikonka szampana. Okej. Okej, okay. No sorry, bo w tym natłoku Zbigniewa Bońka w tym tweecie życzenia mi gdzieś umknęły. Mi się bardzo to podoba. To jest taki klasyczny Zbigniew Boniek. To jest taki, moim zdaniem to jest brawo. No, że to jakby, jak napisać życzenia, żebyś to właściwie ty był tego dnia najważniejszą osobą. Tak mnie bawisz, że to jest tweet na urodziny. No, Horus pisze, bo Boniek słusznie założył, że Sawickiemu nie potrzeba już nic więcej prócz jego błogosławieństwa. No. Dostać na urodziny. W sumie najlepszym prezentem na urodziny od Zbigniewa Bońka jest docenienie przez Zbigniewa Bońka. No tak, tak. No, a co możesz dostać innego od Zbigniewa Bońka? No. Jest znajomość ze Zbigniewem Bońkiem. Z fan fakt, że Bońk cię zna i może ci złożyć życzenia. Dobra. Klasyk czy jednak brawo? Ja brawo jestem. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Dobra. Dalej mamy osobę podobną do Zbigniewa Bońka, bo to nie jest Zbigniew Bońek, co możecie sobie domyślić się po tym, jak się przybliży. A chodzi tu o to, że wczoraj któryś z twitterowiczów mi to podesłał, nie pamiętam kto dokładnie, ale jest podszywka człowieka bobra pod Zbigniewa Bońka. No i ta podszywka pisze po angielsku do angielskiej federacji, że no, nasza gwiazda Robert Lewandowski nie zagra z wami w środę, a że skoro reprezentuje Lewandowski siłę 40% reprezentacji, to myślę, że sprawiedliwym byłoby, żeby Anglia zagrała bez czterech najważniejszych piłkarzy. A Zbigniew Boniek odpowiada samemu sobie, ale człowiekowi Bobrowi jako podszywkę i Zbigniew Boniek pisze: to nie ja. Błyskawicznie wyjaśnione. Mi się podoba bardzo to, jak właśnie czasem są jakieś podszywki i osoby, pod które się ktoś podszywa, to piszą takiego posta, że uwaga, tutaj jest osoba, która się pod nim podszywa, proszę zgłaszać to konto, zróbmy jak najwięcej zgłoszeń, to może jego konto zostanie zrzucone, podszywają się pode mnie. A Zbigniew Bojek po prostu na luzach napisał: to nie ja, i skończył cały temat. I to jest ten luz do życia. Nie? Po prostu, co takiego może się w sumie wydarzyć przez to podszywanie? No nic, no wystarczy tylko napisać: to nie ja, i sprawa załatwiona. No tak, jak to, jakiejś wielkiej historii nie widzę. No taka naturalna reakcja, no, to co miał zrobić? No, to wyjaśnił sprawę i tyle. No. To po prostu nie on. No. No po prostu nie był on. No, no to... Nieprawda, nie zapisał. No. Jak mam nikogo nie zaczepił, nikogo nie obraził. Ej, w ogóle chcecie ciekawostkę, ja mam bana na Twitterze od TVP Info za podszywanie się. Ale pod nich? Tak, no. No. A wystarczyło, żeby TVP Info napisało: to nie ja. Ja sądziłem, że konta zweryfikowane na Twitterze, to jakiś, no ktoś tam założył sobie konto jakiejś dużej spółki giełdowej, napisał coś tam, bla, 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 i tam akcje spadły o setki milionów dolarów. Ale to tak była gruba akcja, bo to była spółka, która sprzedawała, bo w ogóle w Stanach jest strasznie droga insulina, nie? No tak, tak. No, coś tam podjęliśmy decyzję, że to nie może być ludzkie życie, coś tam nie jest tego warte i że będziemy sprzedawać po tam 10 dolarów, czy coś takiego. Tak, 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 tak. No to była gruba akcja i to szło w setki milionów dolarów, więc... jeżeli nie miliardów nawet. Dlatego Zbigniew Boniek napisał: to nie ja, on wygrał. Nie widzę tu wielkiej historii, widzę prawidłową reakcję, no, szczerze mówiąc. Tak, brawo. Znaczy, no to takie, nie, to nie jest na brawo, ale że brawo dla Zbigniewa Bońka. Tak, ale do rubryki to myślę, że dojdzie.
Dobra, bo wiem, że niektórych czas goni, więc sprężamy się, a mamy jeszcze cztery całkiem dobre rzeczy, w tym jeden udział gościnny. Jest tu zdjęcie z dzieckiem, Zbigniewa Bońka, z wnukiem lub z wnuczką. Natomiast to nie jest nawet tweet, ale to jest seria tweetów. Otóż nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy na tyle śledzicie konto pana prezesa. Zbigniew Boniek numeruje swoje wnuczęta. To znaczy, ma wnuka numer 1, 2, 3, 4 i 5. I on tak się zwraca do nich na Twitterze. No bo może to jest ta polityka nie zdradzania tożsamości. No jest pewien tweet pana Zbigniewa, który no bo po tamtym tweetie dostał szkolenie z savoir vivre internetowego i wprowadził w życie po prostu. Może. No to jeśli tak, to ukłon w jego stronę, że zrozumiał swój błąd, bo to, co wtedy zrobił, to był jednoznacznie po prostu błąd. No to nie był on. Widocznie Zbigniew Boniek wtedy nie był sobą. On nie wiedział. Ja nie chciał. Ja nie wiedział. Ale tweety rodzinne to są jedne z moich ulubionych tweetów Zbigniewa Bońka, zwłaszcza jak pisze o swojej wnuczce, że wnuczka numer 3 i numer 4. Ale to zdecydowanie do ujdzie. Ostatnia inba z prezesem Czarnkiem. Ja przyznam się szczerze, nie do końca wiem, od czego się ona zaczęła. Ona się zaczęła od jakiegoś zaczepienia chyba Wildsteina. Nie wiem, ty mnie tak chyba, albo ty Julek, nie wiem, czy kojarzycie, od czego to się zaczęło, ale to chyba się zaczęło od szturchnięcia kolegi jakiegoś politycznego pana ministra Czarnka. Ogólnie oni już chyba wcześniej mieli jakieś tam zatargi, z tego co mi się wydaje. W każdym razie, bo chyba przy Lex Czarnek, nie wiem, czy się nie było tak, że się Boniek o Czarnku już wypowiedział. I to jest dłuższy romans taki twitterowy. Tak, no a teraz po prostu doszło do pewnej kulminacji. No, w każdym razie skończyło się na tym, że Czarnek odważył się zasugerować, co też w ogóle jest jakieś dziwne, że pokolenie Zbigniewa Bońka było źle uczone historii, i że dobrze, że on wprowadził przedmiot historia i teraźniejszość, bo teraz będzie lepiej pokolenie uczonych historii, gdzie w ogóle cofać się do czasów, gdzie Zbigniew Boniek był uczniem i teraz krytykować szkolnictwo z tych czasów, to jest w ogóle jakiś imbecylizm, no bo wiadomo, że to było, no nie wiem, czy to była jakaś komuna twarda, no to ależ odkrył Amerykę. Taka głęboka. Niesamowite. Czarnek po prostu sobie dał order za to, że edukacja za jego rządów jest lepsza niż za komuny. No to naprawdę świetne osiągnięcie. No i co zrobił Zbigniew Boniek? Postanowił odpowiedzieć wierszem takim dość popularnym Juliana Tuwima, ile się nie mylę, tak? Tak. Możemy przytoczyć ten... No możemy. Próżność repliki się spodziewał, nie dam ci psztyczka ani klapsa, nie powiem nawet pies cię, bo to byłby mezalians dla psa. Wartość kulturalna wniesiona. Riposta? Bardzo dobra. To znaczy, ja znałem wcześniej ten wiersz. To też nie jest chyba pierwszy raz, jak ten wiersz jest użyty w takim kontekście. Odpowiedzi właśnie, że no, nie odpowiem ci, bo jesteś dla mnie za nisko, ale no, sprawnie to było wykorzystane na pewno. No Tuwim to w ogóle był ciekawy gość, bo znany głównie z tych wierszy dla dzieci, ale on różne rzeczy pisał i władzy też lubił się postawić, więc tutaj trzeba docenić oczytanie zdecydowanie Zbigniewa Bońka i to, że wiedział, po którego tutaj twórcę sięgnąć. No ale później był jeszcze follow-up do tego, bo Zbigniew Boniek wrzuca zdjęcie, jadąc sobie furką w garniturze, w ładnych okularach, z ładnie ułożoną fryzurą, i pisze, pan Czarnek wypomniał mi wczoraj mój wiek, a ja mu życzę, żeby dożył moich lat.
w nawiasie, musi się za siebie wziąć, bo widzę otyłość galopującą. I był w takiej kondycji jak ja teraz. Miłego weekendu. Emotka piłki, emotka kciuka. No i to mu pocisnął, że jest gruby właśnie. I generalnie to by było mocno nieeleganckie zachowanie, gdyby nie to, że Czarnek jest akurat osobą, która wytykała młodzieży, że jest gruba, będąc samemu no, niezbyt chudym, więc... Plus użycie zwrotu otyłość galopująca wobec ministra Czarnka. My tak akurat nie chcemy się tutaj bronić pana Czarnka w tej sytuacji, bo tak jakby dostał z własnej broni. Nie? A, to jest Baszow, przypomina, to jest chyba Julek, to do czego ty piłeś, czyli Miller do Palikota wykłosił na mównicy Sejmu ten słynny wiersz Tuwima. No, to, tak jak mówię, to pewnie jakbyśmy poszukali, to on w przestrzeni publicznej był użyty nie jeden raz, nie dwa i nie trzy. No, to jest sprawne użycie tego wiersza. Wiadomo, że trzeba wiedzieć, kiedy go użyć. Kradzione. Znowu kradzione. Uspołecznione. To nie chcemy się wystawiać na pozwy. Uspołecznione, upowszechnione. Uspołecznione, tak jest. Poza tym ten. Poza tym myślę, że twórczość Tuwima to już jest dobro narodowe, także każdy Polak może korzystać bez żadnej licencji w ilościach hurtowych, także tutaj bym nie mówił, że to kradzione, to jest bardzo dobrze wykorzystane. Oj, nie wiem w sumie, czy tak jest, bo to nie jest tak, że Tuwim jakoś mega dawno żył i pewnie ma jeszcze spadkobierców, którzy mogą mieć jeszcze prawa do niego. Tuwim to... Wiesz co, nie chcę się tu wdawać w dyskusję, czy... On teraz w 1953 umarł, więc na pewno jeszcze jakieś jego prawa mają jego ci dzieci, czy coś takiego. Okej, ja to nie znam się na tym prawie dziedziczenia i ile pokoleń to może dziedziczyć i tak dalej, i tak dalej. Jego córka jeszcze żyje, Ewa Tuwim-Woźniak. Ma 82 lata. A drogi czacie, nie spodziewaliście się analizy własności intelektualnej Juliana Tuwima tutaj. Że córka, no tak, bo na pewno córka odziedziczyła prawa, że chodzi do Zajksu raz na rok i mówi, to w tym twicie zostało wykorzystane, proszę mi wypłacić pieniądze. No to nie wiecie, że to adoptowana córka była Tuwima. O. A Wojciech W. słusznie zwraca uwagę. Panowie, jakie zasięgi miał Tuwim, a jakie ma Zibi? To prawda. Nie no, ale Tuwim miał spore. Myślę, że w każdym domu za naszych czasów były jakieś wiersze Tuwima dla dzieci. No tak. U mnie w każdym domu jest też. W każdym domu jest też followers, jeden przynajmniej follower Zbigniewa Bońka. Myślę, że podobne. Dobra, teraz czyli Czarnek gdzie ląduje? Do Brawo? No, Czad, no, gdzie, widzę, że Czad jest za top, ale my... Nie, top to nie, to jest Brawo. Dobra, teraz mamy Kazimierza Grenia, którego nie damy na tier listę, bo to jest udział gościnny, ale myślę, że niewspomnienie przy sformułowaniach Zbigniew Boniek i Twitter o Ruda Małpo, ja jeszcze żyję, byłoby dość sporym nietaktem. Tak, myślę, że to jest najlepszy tweet w kierunku Zbigniewa Bońka. Rozmawialiśmy tak. O tym w tym momencie. Czy jest ktoś, kto zratiował Zbigniewa Bońka, no to jest najlepsza jakby taka przytyczek w stronę pana prezesa. Świetny tweet pana Kazimierza, który również do dziś jest wykorzystywany w bardzo różnych sytuacjach. No tak. No klasyk, to też jest klasyk. No nie możemy tego jakby rzucić na tablicę, ale na pewno byłoby to na samym szczycie, bo to też przeszło do jakiegoś takiego mainstreamu. Tak. Korzystamy namiętnie. I kończymy to też boksem w kierunku człowieka mediów i człowieka prawicy. Zbigniew Boniek, to jest środek dnia, ale to jest 18 lutego 2018, 14:29. Hej prezesie i oznaczenie Jacka Kurskiego. Wczoraj chciałem skonsumować twój prezent gwiazdkowy. Sprawdziłem na Vivino, co to jest. 6 emotek płaczących ze śmiechu. Sikacz za 10 zł. Ja cię tak mile przyjmuję na meczach 3 emotki reprezentacji Polski. Mój sommelier mówi, że tego nie można nawet wlać do bigosu. 2 kciuki. Ojej, to jest przykład tego niesamowitej rzeczy w sumie. Czyli zrobić...
naprawdę snobistyczny, taki, nie wiem, wręcz klasistowski wpis, w ogóle patrzący z góry na tych zwykłych zjadaczy chleba i jednocześnie być zabawnym. I to tak cholernie zabawne. Nie no, słuchajcie, ja marzyłbym o tym, żeby wymyślić zdanie. Mój sommelier mówi, że nie można tego wlać nawet do bigosu. No przecież to jest komediowe złoto. Absolutnie coś fenomenalnego. To jest coś, co mogę znaleźć w stand-upie jakim. No, rzeczy, które mógł powiedzieć zarówno Zbigniew Boniek, jak i Ricky Gervais. Tak, dokładnie tak jest. Wspaniale. No, ja jestem zachwycony tym tweetem. Absolutnie. Jakby ja wiem, że pewne tweety mają jakąś swoją wagę historyczną po prostu i dlatego one ważą więcej, bo napisała się po nich jakaś historia. Tak tutaj, jeżeli chodzi o czysto umiejętności literackie i komediowe, to jest mój top. Tak. No tak, zgadzam się z Łukiem, że to zdanie jest świetnie ułożone po prostu z tym bigosem. No i tutaj już raczej nie miał tego komu ukraść, nie? No chyba, że gdzieś kiedyś usłyszał, że ktoś mu powiedział, że danego wina nie można nawet wlać do bigosu. To też no od sommeliera. Dokładnie, to nawet mówi, że usłyszał od sommeliera, więc oddał kredytcy, można powiedzieć. Tak, cytuję. To jest, dla mnie to jest absolutnie zibi top. No mówię, historycznie są tweety, które ważą więcej, ale to jest coś wspaniałego. Mój sommelier. No to sommelierem kończymy. Nasz czas mija. Zbigniew Boniek, postać pomnikowa. Tak zerkam na tę naszą tier listę, jeśli chodzi o ułożenie. Jestem bardzo dumny z tego, jak to wygląda. W sensie te najważniejsze tweety są na absolutnie kluczowych miejscach. Piszcie nam w komentarzach oczywiście, co szukacie do kolejnych tier list, w sensie co proponujecie. Ja przypominam o tym, że naszym partnerem kanału jest Bookmacher Superbet. W opisie macie link do najnowszej promocji, ale pamiętajcie o tym, że hazard wiąże się z ryzykiem i żeby grać odpowiedzialnie. My chyba się widzimy za tydzień z tier listą, zobaczymy jeszcze w jakim składzie. Jutro domówka, Julek, dobrze kojarzę? Tak, jutro domówka z europejskich pucharów, piątek Tetrycy. Aha, a jutro gdzie się spotykacie? W miejscu, gdzie ktoś ma działający komputer. Będziemy to ustalać na bieżąco. Kto ma, wiesz, więcej RAMu niż 128, tak żeby max time chodził. Czyli prawdopodobnie u Mietka się spotykacie. U mnie nie. U mnie pies sra po kontakt. Jak nam dzisiaj napisałeś znów, że masz Saigon na chacie, to właśnie obawiałem się. Nie, poprawiło się. Jeśli ktoś się obawiał, to przeszło, bo po prostu musiał coś zjeść. Wiecie, jak to pies na spacerach czasem znajdzie coś, jakąś najmniej odpowiednią do zjedzenia rzecz na świecie i ją zjada. Mógł zjeść coś, czego nie dorzuciłbyś nawet do bigosu. To zdecydowanie. A jeszcze chciałem tylko dodać, że jakbyście na przykład mieli jakieś swoje o Zbigniewie Bońku, nie wiem, anegdoty czy tweety, które pominęliśmy, to również piszcie w komentarzach, bo wiecie. Tak. Bo Twitter Zbigniewa Bońka jest na tyle pojemny, że mogliśmy po prostu wczoraj w natłoku poszukiwań coś pomylić, a szkoda by było, żeby takie złoto utknęło gdzieś daleko za scrollowaniem, więc warto to podpić. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję też Mateuszowi, który nas realizował i widzimy się już wkrótce. Na razinko.